Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie na sympozjum naukowym pod tytułem Wzrok w centrum uwagi, który jest częścią dzisiejszego jakże ważnego wydarzenia dla naszego uniwersytetu, a mianowicie nadania tytułu honorowego doktora honoris causa dla pana profesora Anselma Junemann. Światowej sławy okulisty, wieloletniego współpracownika i przyjaciela katedry i kliniki okulistyki ogólnej i dziecięcej. Sympozjum poprzedzające oficjalną część uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa jest doskonałą okazją do wymiany myśli, do wymiany doświadczeń, do wymiany wiedzy w zakresie okulistyki i będzie to również niesamowicie inspirujący czas dla nas wszystkich, bo wysłuchamy wykładów z różnych obszarów, między innymi skupionych oczywiście wokół okulistyki, ale również z zakresu neurologii, biofizyki czy biofarmacji. Szanowni Państwo, witam serdecznie naszych wykładowców. Witam serdecznie pana profesora doktora habilitowanego Krzysztofa Jóźwiaka, kierownika Zakładu Biofarmacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z wykładem Dlaczego widzimy? Witamy serdecznie pana profesora doktora habilitowanego Wiesława Gruszeckiego, kierownika Katedry Biofizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, oczywiście pana prorektora do spraw nauki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Pan rektor wygłosi wykład na temat dlaczego i po co żółta plamka w naszym oku jest żółta. Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie pana profesora Roberta Rejdaka, kierownika Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej, prorektora do spraw umiędzynarodowienia, cyfryzacji i promocji naszego uniwersytetu. Wykład pana profesora będzie poświęcony tematowi Kiedy ślepota nie jest wyrokiem, o urazach oka w praktyce. Witamy bardzo serdecznie pana profesora Konrada Rejdaka, kierownika Katedry i Kliniki Neurologii, a wykład pana profesora nosi tytuł Gdy pacjent nie widzi, a okulista nie zna przyczyny, co na to neurolog. Witam gorąco wszystkich Państwa zebranych na auli Kolegium Majus, ale witam również wszystkich tych zebranych przed ekranami monitorów, ponieważ nasze wydarzenie jest na bieżąco streamingowane. Szanowni Państwo, proszę teraz pana rektora, profesora Roberta Rejdaka, prorektora do spraw umiędzynarodowienia, cyfryzacji i promocji o zabranie głosu i kilka słów wstępu tytułem rozpoczęcia części sesji naukowej naszego sympozjum. Zapraszam panie rektorze. Szanowni Państwo, jest to wielki zaszczyt i przyjemność, że dzisiaj wprawdzie w takich pandemicznych warunkach, ale spotykamy się zarówno osobiście, jak i w tej chwili mamy streaming. Zazwyczaj to sympozjum, które inicjował dzisiaj pan profesor Krzysztof Jóźwiak, za co mu bardzo dziękuję, ma dużą oglądalność online. Poruszamy dzisiaj temat układu wzrokowego i różnych aspektów. Dzisiejsi wykładowcy pochodzą z jednej strony z różnych dziedzin, ale my jesteśmy wszyscy tutaj w Lublinie, w wielu katedrach, klinikach i na uniwersytetach lubelskich po prostu zespołem. I to chciałbym podkreślić, za to również dziękuję panu profesorowi Wiesławowi Gruszeckiemu, który od wielu lat współpracuje z nami właśnie w dziedzinie biofizyki, w dziedzinie badamy razem procesy zachodzące w plamce żółtej, również przy wielkim wsparciu pana profesora Jóźwiaka, ale tu chciałbym wymienić również pana profesora Waldemara Turskiego i wielu innych naszych kolegów i współpracowników. I tak dobraliśmy dzisiaj program, żeby pokazać Państwu, gdzie pewne rzeczy się zaczynają i jak mogą się skończyć. Czasami mogą się skończyć tragicznie. Będę mówił o urazach oka, ale też dzięki pracy zespołowej jesteśmy w stanie wiele takich urazów i konsekwencji tych urazów leczyć, czy przynajmniej w pewnym stopniu pomóc pacjentowi. Tak w tej chwili pozwala na to zarówno technologia, ale też wyniki badań kolegów w laboratoriach, w katedrach i zakładach nauk podstawowych, bo wszystkie te badania i
publikacje temu służą. Jako uniwersytet oczywiście bardzo cieszymy się, że możemy razem publikować nasze wyniki badań wieloośrodkowych i również badań pochodzących zarówno z klinik, jak i z zakładów i ośrodków nauk podstawowych. Dziękuję bardzo. Otwieram dzisiejsze spotkanie i oddaję głos pani kierownik Izie Witkowskiej. Dziękuję panie rektorze za słowo wstępu. Proszę państwa, możemy rozpocząć część naukową naszego sympozjum. Zapraszam naszego pierwszego wykładowcę, pana profesora Krzysztofa Jóźwiaka. Panie profesorze, zapraszamy. Dziękuję bardzo. To bardzo miło być z wami dzisiaj, nawet jeżeli to jest tylko online. Dziękuję rektorowi za piękne przywitanie. Dobrze. Obiecałem, że opowiem, dlaczego widzimy. Trochę to karkołomne zadanie, gdy zaraz po mnie będą występowali okuliści, biofizycy i tak dalej, ale spróbuję opowiedzieć tę historię oczami chemika. Jakie są podstawy chemiczne, czy też biochemiczne tego procesu widzenia i również, ponieważ jestem fascynatem fotografii, w jaki sposób technologie fotograficzne kopiują te pomysły, które kiedyś biologia na drodze ewolucji opracowała, dzięki którym widzimy. No ale troszeczkę o takiej fizjologii będę musiał powiedzieć, choć zdaję sobie sprawę, że tutaj jestem dyletantem. Pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć, no, oko i kamera aparatu fotograficznego to są praktycznie bardzo podobne urządzenia. W zasadzie można było powiedzieć inaczej, że ludzkość jako cywilizacja techniczna kopiowała naturę i zbudowała urządzenie, które wykorzystuje dokładnie te same procesy. I w jednym i drugim przypadku mamy układ optyczny, który skupia obraz znajdujący się na zewnątrz na pewnej światłoczułej matrycy. W przypadku aparatu fotograficznego jest to matryca elektroniczna, w przypadku oka jest to matryca biologiczna. Ta biologiczna matryca wygląda mniej więcej tak. To są komórki światłoczułe, komórki pręcikowe, które właśnie znajdują się na siatkówce. Jeżeli jeszcze chciałbym zorientować, to jeżeli światło biegnie tutaj w tę stronę, to tutaj będzie biegło od dołu, prawda? Czyli to te komórki są pręcikowe, bardzo długie i są ułożone dokładnie wzdłuż drogi świetlnej kwantów promieniowania, które do tego materiału światłoczułego docierają. Pojedynczy pręcik wygląda w ten sposób. Jest to komórka o bardzo charakterystycznym kształcie, bardzo wydłużona. Ma oczywiście wszystko to, co każda przyzwoita komórka powinna mieć, czyli jądro, aparaty Golgiego, mitochondria i tak dalej, i tak dalej. Ale ma też pewną cechę bardzo interesującą, to znaczy taki system, który wycina pewne fragmenty błony komórkowej i buduje z nich pewnego rodzaju takie dyski, takie bardzo spłaszczone fragmenty błony komórkowej, które już znajdują się wewnątrz tych komórek. Te dyski ułożone są jeden na drugim. No, mi nie przychodzi nic innego do głowy jak analogia taka, że to jest taka po prostu góra naleśników, które są ułożone jeden na drugim. Na tym obrazku mamy ich kilka, ale tak naprawdę, proszę mi wierzyć, to jest bardziej kilka set niż kilkadziesiąt i to mniej więcej wygląda tak już na obrazie mikroskopii elektronowej i to jest rzeczywiście ten obszar, który jest światłoczuły w każdej takiej komórce. No i oczywiście ta komórka również ma koniec synaptyczny, który łączy się już z komórkami neuronalnymi, komórkami dwubiegunowymi, ale dobrze pamiętam, których zadaniem jest właśnie odbieranie sygnału z tej komórki światłoczułej i przekazywanie go dalej do układu nerwowego.
Powiedziałem, że na tych warstwach tych dysków to jest właśnie ten region światłoczuły, ale oczywiście to nie komórka jest światłoczuła, światłoczułe są białka, które się tam znajdują. I jest specjalny rodzaj białka, nazywa się rodopsyną i całe w zasadzie moja prezentacja będzie temu poświęcona. Właśnie w błonie komórkowej tych poszczególnych dysków znajdują się cząsteczki białka rodopsyny. One są bardzo gęsto opakowane. To jest praca bardzo nowa, która pokazuje, że tak naprawdę tam są różne sposoby upakowania, tworzenia takich aglomeratów na powierzchni każdego z tych dysków. I teraz proszę sobie wyobrazić, w jaki sposób to działa. Światło, kwanty promieniowania biegną od dołu i natrafiają na te dziesiątki czy setki kolejnych dysków ułożonych właśnie, tak jak powiedziałem, jak te naleśniki na takiej bardzo grubej warstwie. I te kwanty promieniowania w każdym przypadku mogą trafić na białko, które jest światłoczułe. W każdym przypadku ten kwant promieniowania może zostać pochłonięty przez białko znajdujące się na pierwszym dysku, na kolejnym i tak dalej, i tak dalej. To z tego powodu pręciki są pręcikami, są tak bardzo wydłużone, bo muszą zawierać bardzo dużo, kilkaset tego typu warstw, żeby jak najbardziej zwiększyć prawdopodobieństwo pochłonięcia kwantu promieniowania przez taką komórkę. Zwierzęta nocne tak naprawdę jeszcze na górze mają specjalną taką tkankę, która powoduje odbicie, taką, która wygląda trochę jak folia odblaskowa, powoduje odbicie tego kwantu promieniowania i ten kwant promieniowania wraca jeszcze raz do naszego i przechodzi jeszcze raz przez tę warstwę, co dwukrotnie zwiększa prawdopodobieństwo pochłonięcia kwantu promieniowania. Każdy, kto kiedykolwiek spotkał kota i świecił mu, nie wiem, latarką czy reflektorem samochodowym w nocy, to wie, jak ta warstwa mocno to światło odbija. I tutaj jest obraz schematyczny, a tutaj już jest obraz też mikroskopowy, choć uzyskany inną metodą, gdzie pokazane są właśnie sposób upakowania tych światłoczułych cząsteczek białka. Każda taka kropeczka tutaj w tym miejscu to jest pojedyncze białko. Jak widać, one układają się w bardzo takie dobrze zorganizowane wzory, które możemy obserwować, możemy analizować. One są różne w zależności od funkcji tych komórek i tak dalej, i tak dalej. A teraz chciałbym już właśnie przejść do tego, o czym znam się najlepiej, czyli o tym, jak to białko wygląda. To białko to jest rodopsyna. Rodopsyna, nazwa pochodzi właśnie od angielskiej nazwy pręcików. Jest to białko, tak jak powiedziałem, błonowe, składające się z 7 transbłonowych helic, wygląda w ten sposób. Zakres błony to jest ta, mam nadzieję, widoczna, ta troszeczkę zaszarzała przestrzeń. Błona zaczyna się tutaj, kończy się w tym miejscu, więc widzimy, że praktycznie całe białko jest w tej błonie zanurzone, tylko niewielki fragment wystaje na jedną stronę i wystaje na drugą stronę błony komórkowej. Oczywiście proszę pamiętać, że te białka są bardzo gęsto upakowane obok siebie, więc wygląda to raczej w taki sposób, ale ja będę chciał się skupić na pojedynczym takim białku i teraz w innym programie pokażę model molekularny. To jest właśnie ten model molekularny rodopsyny, model trójwymiarowy, możemy sobie obejrzeć, jak to wygląda z boku, czyli od strony tej błony biologicznej, możemy obejrzeć, jak wygląda z góry i jak wygląda od dołu. Coś, co jest bardzo charakterystyczne dla tego białka, to jest taki fragment znajdujący się, mam nadzieję, że zaraz będę mógł to pokazać, znajdujący się w tym miejscu. Tutaj to jest taka cząsteczka, która jest przyłączona specjalnym wiązaniem chemicznym do tego białka i jeżeli Państwu powiedziałem wcześniej, że rodopsyna jest białkiem światłoczułym, to nie jest do końca precyzyjne, ponieważ tak naprawdę światłoczułym elementem tego białka jest właśnie ta cząsteczka przyłączona tutaj w tym miejscu. Ta cząsteczka nazywa się retinal i rzeczywiście to ona odgrywa kluczową rolę w widzeniu praktycznie wszystkich organizmów, w ogóle w detekcji światła praktycznie wszystkich organizmów, jakie występują na Ziemi.
Teraz chciałbym, jeszcze tutaj wrócimy do tego obrazka, ale chciałbym teraz szybko przejść do mojej prezentacji, pokazać jak ta cząsteczka retinalu wygląda. Z punktu widzenia chemicznego wygląda w ten sposób. Każdy, kto jeszcze coś pamięta z chemii, to może zauważyć, że tutaj występują wiązania podwójne i to wiązania podwójne skoniugowane, to znaczy jeden obok drugiego, oddzielone wiązaniem pojedynczym. Z punktu widzenia chemicznego jest to bardzo ciekawa struktura, bo to tak naprawdę te podwójne wiązania tworzą jeden bardzo duży orbital, po którym mogą podróżować sobie wszystkie 10 elektronów, które tam się znajdują. Jest to bardzo duży orbital wielkości całej tej cząsteczki i jednocześnie ten orbital jest bardzo podatny na polaryzację. I rzeczywiście, jeżeli nastąpi jakaś perturbacja pola elektrycznego, czyli mówiąc inaczej, gdzieś w pobliżu pojawi się kwant promieniowania elektromagnetycznego, pojawi się taka perturbacja, te elektrony mogą zostać spolaryzowane i po prostu pochłonąć ten kwant promieniowania. To jest jakby podstawowy proces pokazujący ten, w jaki sposób ta właśnie cząsteczka retinalu pochłania kwanty promieniowania. Ale chciałem jeszcze zwrócić na jeszcze jedną rzecz uwagę, za chwilę to okaże się być ważne. Ta forma retinalu nazywa się 11-cis, dlatego że tu występuje wiązanie podwójne w konfiguracji cis. To jest bardzo w tym przypadku istotne. Za chwilę spróbuję też wyjaśnić dlaczego. Otóż, jeżeli już ta cząsteczka pochłonie kwant promieniowania, który dotarł do naszego oka, dotarł do naszej komórki, dotarł do tych dysków, które się tam znajdują i dotarł do tej cząsteczki, może zostać, energia tego kwantu promieniowania może zostać pochłonięta. I w jej wyniku cząsteczka oczywiście wejdzie z chemicznego punktu widzenia na stan wzbudzony. Ten stan wzbudzony jest bardzo niestabilny, po kilkudziesięciu pikosekundach ten stan wzbudzony przejdzie na stan podstawowy, ale to już będzie stan podstawowy inny, ponieważ okazuje się, że niższym energetycznie stanem jest stan, w którym to wiązanie podwójne tutaj już nie występuje w konfiguracji cis, tylko w konfiguracji trans. Wiązanie podwójne cis jest mniej stabilne energetycznie niż trans i rzeczywiście w wyniku pochłonięcia kwantu promieniowania cząsteczka z takiej formy przechodzi w taką formę. To jest reakcja fotoizomeryzacji, tak się nazywa. Wiem, że chyba za chwilę będzie prezentacja, gdzie też troszeczkę o tych fotoizomeracjach będzie mowa. Więc tak z punktu widzenia chemicznego wygląda cały ten proces pochłonięcia kwantu promieniowania przez cząsteczkę, która jest częścią białka rodopsyny. To teraz wróćmy do samej rodopsyny. Więc tutaj mamy tę cząsteczkę 11 cis retinal. Jeżeli ktoś nie widzi tego wiązania podwójnego cis, to ja go teraz podświetliłem, jest widoczne tutaj w innym kolorze. Mam nadzieję, że to jest widoczne. I teraz możemy sobie wyobrazić, tak? Mamy tę cząsteczkę, która jest wygięta, pochłania kwant promieniowania i po bardzo krótkim czasie nastąpi fotoizomeryzacja i ta cząsteczka się wyprostuje. I proszę teraz zwrócić uwagę. Ja pokażę teraz model molekularny tego białka i tej cząsteczki już po aktywacji w tak zwanej formie meta-2. Będzie wyglądała w ten sposób. To jest teraz ta sama cząsteczka, tylko w tym przypadku już to wiązanie podwójne jest w konfiguracji trans, co oznacza, że cała cząsteczka jest wyprostowana. Mam nadzieję, że to będzie teraz tutaj ładnie widoczne. To jest po aktywacji, dlatego białko jest czerwone, przed aktywacją białko było niebieskie i proszę zwrócić uwagę, tak wyglądała ta cząsteczka przed pochłonięciem kwantu promieniowania, tak wygląda ta cząsteczka po pochłonięciu kwantu promieniowania. Była wygięta, w tej chwili jest wyprostowana. To jest ten podstawowy mechanizm, który odpowiada za nasze widzenie na poziomie tej pojedynczej cząsteczki. Teraz popatrzmy, jak to będzie wyglądało na poziomie całego białka.
Troszeczkę odsuńmy ten model i tutaj mamy model molekularny białka po aktywacji i przełączę go na model molekularny białka przed aktywacją. Proszę zwrócić uwagę, że zmiana jednego wiązania, tak? Wiązanie podwójne zmienia się z cis w trans, powoduje pewną lokalną zmianę tej cząsteczki, ale to powoduje globalną zmianę konformacji całego białka. Ja teraz będę kilkakrotnie przełączał, więc to jest przed aktywacją, to jest po aktywacji. Jeszcze raz, po aktywacji, przed aktywacją. Szczególnie ważnym elementem jest ten element na dole, który podczas aktywacji, tutaj te dwie helisy tu znajdujące się, zmienią swoje położenie. O, właśnie tak. I tutaj w tym momencie, w tym miejscu otwiera się taki interfejs po stronie wewnątrzkomórkowej, do którego może się przyłączyć inne białko, które już odpowiada za odebranie tego sygnału od aktywnej rodopsyny i przekazanie tego dalej. To białko się nazywa białkiem G, za chwilę jeszcze będę mógł o tym powiedzieć. Więc teraz już ten proces widzenia na poziomie całego białka polega właśnie na zmianie konformacyjnej. Na zmianie konformacyjnej indukowanej przez zmianę fotoizomeryzację jednego z wiązań podwójnych w tej cząsteczce. OK. To już było. No i teraz popatrzmy już na to na poziomie, bardziej na poziomie komórki, czy na poziomie takiego pojedynczego dysku, tak? Mamy tutaj te dyski, które zawierają dwie warstwy błony fosfolipidowej. Tak jak mówiłem, tutaj są bardzo gęsto upakowane te cząsteczki rodopsyny po to, żeby jak najbardziej zwiększyć prawdopodobieństwo pochłonięcia tego promieniowania. Jeżeli jakiś kwant promieniowania zostanie przez cząsteczkę rodopsyny pochłonięty, cząsteczka rodopsyny ulegnie aktywacji, tak jak mówiłem, wtedy znajduje się w formie tak zwanej meta 2. Ta forma aktywna ma możliwość przyłączenia i aktywowania takiego czynnika, który się nazywa transducyną, to jest białko G, który przyłącza się teraz tutaj do tej aktywnej rodopsyny i samo się będzie aktywowało. Aktywacja tego białka G będzie znowu powodowała tak zwaną kaskadę sygnałową, to znaczy białko G po aktywacji rozpada się na dwa fragmenty, jeden z tych fragmentów przyłącza się do innego białka, które ma bardzo ważną funkcję, jest to enzym, który odpowiada za przekształcenie pewnej małej cząsteczki w naszej komórce pręcikowej. Jest taka cząsteczka, nazywa się cykliczne GMP i ona będzie rozkładana przez ten enzym PDE6 do innej formy już niecyklicznej. I to jest kaskada sygnałowa, która dzieje się w komórce pod wpływem promieniowania, ale też chciałbym zwrócić uwagę, że to jest taki samopowielający się system, to znaczy jeden kwant promieniowania może, załóżmy, aktywować jedną cząsteczkę rodopsyny. Jedna cząsteczka rodopsyny może aktywować białko G, ale po aktywacji białka G może aktywować kolejne. I kolejne, i kolejne. Więc to jest ten taki pierwszy etap powielania się sygnału, tak, czy wzmacniania sygnału. Następnie każda z tych aktywnych już cząsteczek białka G może przyłączyć fosfodiesterazę, czyli właśnie ten enzym, który może znowu w bardzo szybki sposób powodować rozkład kilkuset, kilku tysięcy czy kilkudziesięciu tysięcy cząsteczek tego cyklicznego GMP w naszej komórce. I rzeczywiście tak to wygląda, że pojedynczy kwant promieniowania może w konsekwencji, przechodząc przez te wszystkie etapy, spowodować bardzo duże zmniejszenie stężenia tego czynnika w zasadzie w całej komórce. Obniżenie stężenia tego czynnika znowu powoduje zamknięcie kanałów jonowych. Zamknięcie kanałów jonowych będzie spowodowało zmianę polaryzacji całej komórki pręcikowej i w związku z tym zmiana polaryzacji całej komórki pręcikowej, jeżeli ta polaryzacja osiągnie pewną progową wartość, spowoduje aktywację aksonu.
czy tej części tutaj i przesłanie sygnału do kolejnej komórki już układu nerwowego, która będzie mogła ją zintegrować i następnie przesłać dalej do układu nerwowego. Więc bardzo piękny system takiego autowzmacniania układu odbierającego sygnały świetlne. Bardzo, bardzo skuteczny. Jak jest skuteczny, to kilka lat temu zostały przeprowadzone badania i okazało się na specjalnie zaprojektowany sposób, okazało się, że wystarczy wysłać do oka ludzkiego paczkę 5 fotonów i już jesteśmy w stanie zareagować, jesteśmy w stanie zidentyfikować, że tak, w tym momencie dotarł błysk światła do naszego oka. Prawda? Jest to naprawdę wyjątkowe, można powiedzieć bardzo wyjątkowe osiągnięcie natury, a i tak proszę pamiętać, my nie jesteśmy zwierzętami nocnymi, które mają ten wzrok jeszcze dużo bardziej wyczulony i no, pewnie w tych zakresach bardzo słabego widzenia radzą sobie z tym dużo lepiej. Jeszcze tylko tak bardzo króciutko o tym, dlaczego widzimy kolory. Widmo absorpcji 11 cis retinalu wygląda w ten sposób. Maksimum to jest 380 nanometrów. Gdy tę cząsteczkę połączymy przy pomocy odpowiedniej reakcji chemicznej z jakimś białkiem, a w zasadzie z argininą tego, aminokwasem argininą tego białka, okazuje się, że to powoduje przesunięcie widma absorpcji w taki sposób, że maksimum będzie około 440 nanometrów. 380 to jest zakres ledwo widzialne, czy to jest zakres w zasadzie na granicy pomiędzy światłem UV a światłem widzialnym, 440 to już jest zakres jak najbardziej widzialny. Ale to też jeszcze nie koniec, bo tak naprawdę jeżeli ta cząsteczka znajdzie się w kontekście białka rodopsyny, to znaczy zostanie przyłączona tam w tym modelu, gdzie pokazałem, to widmo absorpcji jest jeszcze bardziej przesunięte. Przesunięte tak, że maksimum będzie wynosiło 500 nanometrów. A to ilustruje bardzo dobrze ideę, którą tutaj chcę pokazać, że w zależności od kontekstu, w jakim ten 11 cis retinal umieścimy, no to jest możliwość manipulowania tym widmem absorpcji i przesuwania tym widmem absorpcji tak, żeby odpowiednie białka, troszeczkę pewne analogii rodopsyny mogły odbierać kwanty promieniowania o innych długościach fali. I rzeczywiście to jest mechanizm, który został wykorzystany do widzenia kolorów przez nas, bo za odbiór kolorów odpowiadają komórki czopkowe. To na tym obrazku to są te tutaj znajdujące się takie mniejsze. Mają mniejszą wydajność kwantową, ale za to pozwalają nam widzieć kolory. I rzeczywiście mamy trzy rodzaje takich czopków, w których znajdują się analogi rodopsyny, tak skonstruowane, tam wystarczy kilka zmian aminokwasowych, żeby to widmo absorpcji wyglądało inaczej. Więc te czopki, które odpowiadają za widzenie koloru niebieskiego i podobnych, mają widmo absorpcji 420, te, które odpowiadają za widzenie koloru zielonego 534 nanometry i za koloru czerwonego 564 nanometry. To tutaj jest mniej więcej nałożone na barwy, którym to odpowiada. I w ten sposób biologia poprzez pewne modyfikacje, pewne zmiany genetyczne wprowadzane w cząsteczkę rodopsyny mogła otrzymać takie białka, które mogły reagować z różną intensywnością na różne długości fali, które do tego oka docierają. Jeszcze tylko bardzo szybko chciałbym pokazać, jak to wygląda, jaka jest różnica pomiędzy białkiem fotopsyną, ona się troszeczkę inaczej nazywa, tej, która odpowiada za widzenie koloru zielonego i tej, która odpowiada za widzenie koloru czerwonego, to jest wprowadzenie 11 zmian. One zostały wprowadzone ewolucyjnie dosyć niedawno, około 6-8 milionów lat temu i to tak naprawdę są zmiany aminokwasowe występujące tutaj w tych pozycjach w kontekście tego. Zresztą widać to, że znajduje się to w kontekście bardzo blisko tej cząsteczki retinalu, więc rzeczywiście zmieniają otoczenie tej cząsteczki i powodują wyraźną zmianę absorpcji promieniowania.
Z czym to się wiąże? No właśnie, my jako ludzie jesteśmy trichromatyczni, to znaczy mamy trzy rodzaje czopków, jesteśmy w stanie widzieć około 10 milionów kolorów. Ludzie i część małp naczelnych ma takie właściwości, większość ssaków ma tylko dwa rodzaje czopków, to znaczy nie jest w stanie widzieć tych wszystkich kolorów, nie ma tych czopków odpowiadających za widzenie koloru czerwonego. Więc w jakiś sposób możemy się czuć wyróżnieni przez ewolucję, ale chciałem też powiedzieć, że są też część ssaków morskich, które tak naprawdę mają tylko jeden rodzaj czopków, czyli tak na dobrą sprawę ich widzenie kolorów polega na widzeniu w różnych intensywnościach szarości. I tutaj zresztą tak przedstawiłem kilka takich przykładów. Proszę zwrócić uwagę, że to są zwierzęta przeważnie szare, ale jest jeszcze jedna rzecz. Na przykład lew morski poluje na pingwiny. Pingwiny też są, mam piękną analogię, jak Spitfire w czasie II wojny światowej. Tak? Jeżeli patrzymy od dołu, to jest niebieski, a jeżeli patrzymy od góry, to będzie zielony. Tak, żeby się zawsze zlewał z tym otoczeniem. Właśnie dlatego, że drapieżniki, które polują na pingwiny, no, są monochromatyczne, nie są w stanie tych kolorów tak dobrze rozróżnić. Ptaki są albo tetra, albo pentachromatyczne, ale i tak rekordzistą są pewna grupa skorupiaków. Napisałem sobie polską nazwę, bym w życiu nie zapamiętał, ustonogi, które mają aż do 16 różnych rodzajów czopków odbierających światło. Zakresu widzialnego, światło zakresu UV, mają również czopki, które odbierają światło spolaryzowane i rzeczywiście, podobnie jak ptaki, proszę zwrócić uwagę, że są gotowe z tego korzystać. Proszę zwrócić uwagę, jak barwne są te organizmy. Właśnie dlatego, że są w stanie tak dokładnie te kolory odróżniać, wykorzystują to do przeżycia, do wysyłania sygnałów o dostępności płciowej na przykład i tak dalej, i tak dalej. Podobnie jak jest zresztą w przypadku ptaków, które też wiemy, że są bardzo kolorowe, choć tu akurat różnica jest taka, że w przypadku ptaków w większości przypadków to mężczyzna robi make-up, jak to przedstawiłem tutaj na tym obrazku. Tutaj jest grupka takich ptaków. Samic prawie nie widać, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że one są prawie niewidoczne, ale samce błyszczą na odległość. Okej, to nie chciałbym przedłużać. Na koniec tylko, ponieważ jest to prezentacja na sympozjum okulistycznym, postanowiłem, że umieszczę zdjęcie, które kiedyś bardzo mi się podobało. Podobno to jest reklama jakiegoś zakładu optycznego w Hadze, w Holandii. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo panie profesorze za fantastyczny wykład. Zapraszamy do wykładu pana profesora, doktora habilitowanego Wiesława Gruszeckiego. Panie rektorze, o jest pan rektor, zapraszamy na scenę. Czy ktoś może nie widzi? Mamy wielu okulistów tutaj, także.
prezentację. Tym razem obyło się bez okulisty. Chciałem uprzejmie podziękować panu profesorowi Rejdakowi za takie życzliwe przedstawienie i za zaproszenie profesorowi Dźwiakowi do udziału w tym sympozjum. Proszę państwa, to dla mnie no, ogromny zaszczyt, duże wyzwanie, ale też i przyjemność, dlatego że jestem wśród przyjaciół, z którymi na co dzień współpracujemy, no i też okazja jest bardzo, bardzo ważna. I może temat jest, chciałem tak samo zacząć jak profesor Jóźwiak, dlaczego, żeby się utrzymać w konwencji, ale później troszeczkę to pogalopowałem w innym kierunku. I proszę państwa, just one slide in English. As we are in Lublin and we look from a window, maybe not in this hall, but from our apartments, we see Lublin Castle. And when we look through the window into the castle, so we see the most important painting in our museum. And when you look closer to faces of and this picture, you see some prominent ophthalmologists, European ophthalmologists. And one in very central position, it's, as you see, Professor Ansel Junemann. So, so thank you, Ansel, that somebody from your family probably was already co-working with our... known painter Jan Matejko. Mm-hmm. And I dedicate this talk to Professor Ansel Junemann on the occasion of his celebration of granting doctorate honoris causa of Medical University in Lublin. I proszę państwa, trudno mówić o karotenoidach, żeby nie pokazać obrazka z karotenoidami. To są barwniki, no dlatego jeden z numerów Analytical Chemistry był poświęcony właśnie analizie. Ale nie wiem, jeśli ktoś z państwa nie widzi barw, to proszę wytężyć wzrok, dlatego że barwniki są barwne. I z karotenoidami spotykamy się na co dzień. I o ile ktoś może myśli, że skomplikowana nazwa, polieny, ksantofile, karotenoidy, to jeśli spojrzymy, to one nadają barwę naszemu życiu, dlatego że praktycznie spotykamy się z nimi na co dzień. Są to barwniki, które spotykamy w marchwi, dyniach, bananach, używają je zwierzęta, nawet do farbowania krawatów. I proszę państwa, jeśli teraz okulista spojrzy w dno naszego oka, to w samej centralnej części zauważymy właśnie plamkę żółtą. Czy ona jest żółta w takim widoku? No w zasadzie możemy powiedzieć tak, nie, ale na pewno widzimy tę różnicę, jeśli mamy wypreparowaną samą siatkówkę z oka ludzkiego. Ponieważ stężenie barwników, które są właśnie skoncentrowane w tej centralnej części, w tak zwanej plamce żółtej, jest 100 razy wyższe niż w peryferyjnych częściach siatkówki, ta plamka jest naprawdę, i widzimy tę barwę żółtą. Czyli już na pierwsze pytanie udzieliłem odpowiedzi, dlaczego plamka żółta jest żółta. Dlatego, że zawiera barwniki i w zasadzie z kilku tysięcy barwników karotenoidowych, których przynajmniej mamy 50 w diecie, około 10 znajduje się w osoczu naszej krwi i barierę krew, siatkówka pokonują w zasadzie 2-3 i to jest głównie, to jest luteina i dwie formy zeaksantyny, zeaksantyna oraz mezozeaksantyna. I dzięki temu my nie syntetyzujemy tych barwników. Może gdzieś na drodze ewolucyjnej straciliśmy tę możliwość. Jak powiedział profesor Jóźwiak, bagatela, kilka milionów lat to niedużo, ale zdążyliśmy zatracić tę zdolność, ale na szczęście mamy te karotenoidy w diecie. W diecie zielonej jest bardzo dużo, przede wszystkim luteiny. My to doskonale widzimy jesienią, kiedy zegar biologiczny wyłączy syntezę chlorofilu i widzimy, co jest pod spodem. Jak mieszamy farby w przedszkolu, to jeśli zmieszamy farbę niebieskawą, bo taki jest chlorofil A, z farbą żółtą, no to otrzymujemy taki soczysty zielony. I oczywiście
w kukurydzy jest zeaxantyna, stąd nazwa łacińska kukurydzy, zea mais, a raczej odwrotnie, czy było pierwsze jajo, czy kura, zeaxantyna została wyizolowana właśnie z zea mais i dlatego przybrała nazwę zeaxantyna. Mamy również zeaxantynę w papryce. I luteiny, i zeaxantynę możemy znaleźć, i bardzo bogatym źródłem tych barwników są żółtka, jaj. I oczywiście sezonowym takim warzywem teraz jest dynia. To nie jest kryptoreklama, nie wyświetlam, ponieważ nie mam farmy dyni. I proszę Państwa, teraz jeśli spojrzymy na przekrój, siatkówki, to widzimy, że barwniki żółte są w zasadzie w obszarze pomiędzy fotoreceptorami, które tutaj na naczyniówce spoczywają, a ciałkiem szklistym, czyli światło przebiega z tej strony w kierunku fotoreceptorów, już natrafia na barwniki żółte. I teraz pytanie, w zasadzie jeśli to są barwniki, które nie biorą udziału w procesie widzenia, to dlaczego, zaczynam już dlaczego teraz, do tej drugiej części pytania, dlaczego natura umieściła tam coś, co przeszkadza nam w docieraniu kwantów światła do fotoreceptorów? Przecież jeśli taki kwant światła niebieskiego będzie pochłaniany przez barwniki, które są ustawione przed fotoreceptorami, tak jak okulary słoneczne przed naszym okiem, to te kwanty światła nie dotrą do fotoreceptora. I stąd może pytanie, dlaczego na gruncie ewolucji, bo w zasadzie ta plamka żółta występuje tylko u naczelnych, czyli w tym człowieka, dlaczego w najbardziej wyrafinowanym aparacie widzenia, kiedy mamy taką dużą gęstość fotoreceptorów, która właśnie najbardziej gęsta jest w obszarze tych czopków, czyli za widzenie precyzyjne odpowiadają receptory będące zlokalizowane w obszarze plamki żółtej. Dlaczego tam mamy dodatkowe barwniki, które osłabiają tak jakby wiązkę kwantów, które docierają do naszych receptorów? Jeśli zastosujemy nie tylko spektroskopię do takiego przekroju, nie tylko znaczy zwykły obraz i spektroskopię absorpcyjną, ale obrazowanie bardziej zaawansowane z zastosowaniem techniki ramanowskiej, rozpraszania Ramana, to możemy nie tylko pokazać intensywność, jaka jest duża karotenoidów w centralnej części w porównaniu do peryferyjnej, ale też rozróżnić luteinę z zeaxantyną, ponieważ te barwniki nieznacznie, ale mają nieco inne widma rozpraszania ramanowskiego i okazuje się, że w centralnej części siatkówki mamy głównie właśnie zeaxantynę. Też jest to pytanie dlaczego. Podczas peryferyjnej mamy głównie luteinę. I teraz, proszę Państwa, dlaczego barwniki są żółte? To nie zadałem w pytaniu, w temacie tego pytania sobie nie zadałem, ale jest to pytanie z punktu widzenia biofizyka bardzo ważne. Profesor Ruziak powiedział już o układzie wiązań sprzężonych. Jeśli tych wiązań sprzężonych będziemy mieli około tam 7, 8, 9, to wkraczamy już z widmem pochłaniania, tak jak widzimy na tym widmie luteiny, w obszar widzialny. Czyli jeśli sobie to skorelujemy z widmem promieniowania białego, to widzimy, że te barwniki będą pochłaniały promieniowanie niebieskie, troszkę zielone i to, co pozostanie, co będzie trafiało do naszego oka, będzie to właśnie barwa żółta, pomarańczowa. I teraz bardzo ważnym i kluczowym z punktu widzenia chorób siatkówki, utraty wzroku związanej z wiekiem, tak zwane AMD, Age-Related Macular Degeneration, były wyniki badań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych w ramach takich dwóch cykli. To ARES, Age-Related Eye Disease Study oraz ostatnio ARES 2. Okazało się, że już suplementowanie naszej diety tylko w przeciwutleniacze typu witamina C, witamina E, kwasy omega-3, cynk powoduje wzrost naszej kondycji, jeśli chodzi o utratę wzroku, o 25%, czyli zmniejszenie ryzyka utraty wzroku związanej z wiekiem tego AMD o 25% to już jest bardzo dużo. I okazało się też jednak, że poprzednio znaliśmy tylko korelację, że brak antyoksydantów i brak karotenoidów w diecie koreluje z właśnie z utratą wzroku związaną z wiekiem, z AMD, ze starczym zwrotnieniem siatkówki, ale nie wiedzieliśmy, czy ta korelacja wiąże się z zależnością przyczynowo-skutkową, czy jest po prostu korelacją związaną z innym jakimś czynnikiem wspólnym. I teraz okazuje się, że o ile antyoksydanty redukują to ryzyko AMD, to
udział żółtych antyoksydantów, bo luteina i zeaksantyna również są bardzo dobrymi przeciwutleniaczami, które wygaszają reaktywne formy tlenu, wolne rodniki, tlen singletowy. Czyli że obecność żółtych antyoksydantów, czyli tych ksantofili, luteiny i zeaksantyny, praktycznie zatrzymuje natychmiast i zapobiega tak zwanemu zaawansowanemu AMD. Czyli nie możemy jeszcze wrócić do poprzedniej formy, tej nieodwracalnej utraty wzroku, ale możemy zatrzymać ten proces. Więc jeśli byłoby pytanie, na jakiej drodze, w jaki sposób barwniki żółte, ksantofilowe, luteina i zaaksantyna chronią naszą siatkówkę przed reaktywnymi formami tlenu, to są to dwie w zasadzie takie drogi, dwa szlaki. Pierwszy to jest aktywność antyoksydacyjna, ale druga to jest związana z filtrowaniem światła niebieskiego, które jest wysokoenergetyczne i ono samo powoduje, ponieważ retinal jest bardzo silnym fotouczulaczem, czyli jeśli retinal dostanie światło, on będzie generował tlen singletowy, który następnie w reakcjach z innymi cząsteczkami, biomolekułami w aparacie widzenia będzie generował wolne rodniki, które totalną demolkę mogą wprowadzić w gronie cząsteczek odpowiedzialnych między innymi za widzenie. I teraz, jeśli skupimy się na tym drugim, filtrowaniu światła, zrozumiemy, dlaczego te barwniki lokują się tak jak filtr na drodze kwantów światła przed fotoreceptorami. Ale znowu moje pytanie, to w takim razie może lepiej byłoby zrobić mniej fotoreceptorów i nie ustawiać tego filtra. Po co jest ten filtr, który osłabia nasze zdolności recepcyjne, czyli mniej kwantów dotrze do fotoreceptorów. I otóż chciałem pokazać wyniki naszych badań ostatnich, że to nie jest zwykłe filtrowanie, że to jest bardzo mądre filtrowanie, które dynamicznie zależy od intensywności światła. I tutaj wśród autorów Państwa chciałem powiedzieć jedną rzecz, że te badania nie byłyby możliwe, gdybyśmy nie zjednoczyli wspólnej aktywności, współpracy fizyków, chemików, lekarzy, okulistów, biologów, chemików obliczeniowych. I to jest duże grono, wśród nas są profesorowie Luchowski, Grudziński, Rejdak, Juneman, wiele pewnie osób przed monitorami swoich komputerów, że bez choćby jednej osoby w tym zespole te badania nie byłyby możliwe. Także dopiero stworzenie takiego dużego interdyscyplinarnego zespołu naprawdę przez wiele lat umożliwiło nam prowadzenie tych badań. Także tutaj w tym momencie chciałem wyrazić na ogromną wdzięczność wszystkim, bo tak jak powiedziałem, że był to też taki mój osobisty, życiowy przykład, jak taka dobra współpraca prowadzi do ciekawych wyników. Także serdecznie tutaj wszystkim dziękuję za tę współpracę. I w ramach tych wyników opracowaliśmy, tutaj, która na okładce się znalazła, tego czasopisma, model żaluzji molekularnych. I teraz w trzech krokach powiem Państwu, jak te żaluzje działają w naszym oku. Czyli już samo to porównanie do żaluzji już sugeruje, że one będą się otwierały i zamykały. Że za zbyt silne światło zamykamy, zbyt słabe światło otwieramy. Że to jest mądre filtrowanie tego światła. Pierwszy krok, powiedziałem w trzech krokach, to jest fotoizomeryzacja. Dokładnie ten sam proces, który pokazywał profesor Jóźwiak z retinalem, z tym, że w tym wypadku widzimy też w obydwie strony, z trans do cis, ale ponieważ w niskiej intensywności światła większość ksantofili mamy w konfiguracji trans, dlatego pokazuję to w ten sposób. Czyli po kwancie światła one izomeryzują przeważnie do konfiguracji centralnej trans. Skąd my to wiemy? Najprostsze to jest zastosowanie metod chromatograficznych. Widzimy, że po oświetleniu to był błysk jedną lampą błyskową aparatu fotograficznego. Czyli jeśli ktoś nam błyśnie aparatem fotograficznym, robią nam zdjęcie, to luteiny i zeaksantyna fikają z konfiguracji trans do cis w naszym oku, w tym filtrze. I widzimy to na tych chromatogramach z HPLC. I teraz możemy też to zaobserwować w siatkówce naszego oka. Jeśli wyobrazujemy teraz siatkówkę oka rozpraszaniem ramanowskim, tu widzimy pojedyncze aksony i plamka żółta to jest ta najbardziej żółta po środku, to takie obrazowanie ma to do siebie, że dokonujemy go na podstawie analizy widm rozpraszania ramanowskiego, które selektywnie pokazują, jeśli zwrócimy uwagę na to pasmo przy 1131 chyba, ale nie widzę, albo 36. Nie widzę, bo mi oślepia światło, ale pamiętam.
I proszę Państwa, to jest diagnostyczne dla form CIS, czyli widzimy, że jeśli porównamy preparaty obrazowane przed oświetleniem, po oświetleniu, i do obrazowania my je schładzamy, żeby ta izomeryzacja nie zachodziła, to widzimy, że po oświetleniu faktycznie nie tylko w próbkach chemicznych na HPLC, ale też w naszych, w siatkówce in situ dochodzi do tego procesu izomeryzacji. I teraz drugi punkt to jest reorientacja tych barwników w strukturach biologicznych w błonach, że ta izomeryzacja powoduje reorientację. I w tym celu zaczynaliśmy od układów modelowych, liposomy, czyli kulki takie, i metoda konfokalna, czyli czy obrazowanie ramanowskie, czy obrazowanie fluorescencyjne, umożliwia nam na przykład przecięcie takiej struktury, na przykład na dowolnej głębokości. I wówczas takie przecięcie, taki przekrój wygląda w ten sposób. I ciekawym jest, proszę Państwa, że jeśli cząsteczki, które włożyliśmy do tych membran biologicznych, do tych membran lipidowych, będą ułożone równolegle do błony, tak jak tutaj w tym wypadku, to struktury będą pokazywały intensywną fluorescencję na górze i na dole, a jeśli będą prostopadłe, to będziemy mieli z lewej i z prawej strony. Też możemy to za pomocą anizotropii fluorescencji obserwować. Anizotropia będzie wysoka, czyli czerwone. I teraz, jeśli my zdeponowaliśmy te barwniki w tych błonach, dokonaliśmy taką analizę tutaj metodą FLIM, Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy, czyli obrazowanie w oparciu o intensywność fluorescencji, ale też czasy zaniku fluorescencji, to widzimy, że przy bardzo słabym świetle intensywność jest prawie homogeniczna, ale wystarczy, że słabym światłem poświecimy i widzimy już lewo-prawo, czyli cząsteczki ksantofili są prostopadłe do błony, podczas gdy przy silnym świetle widzimy góra-dół, czyli nagle one fiknęły do orientacji poziomej, w tym samym czasie, kiedy izomeryzowały. I widzimy też po anizotropii fluorescencji, możemy też ten widok zaobserwować. Podobnie ze spektroskopią ramanowską. Przy bardzo, bardzo, bardzo słabym oświetleniu, takim, którego prawie nie zauważa oko ludzkie, na poziomie tych 5 kwantów, które profesor już jak mówił, jest prawie homogeniczne. Słabe oświetlenie powoduje reorientację pionową, podczas gdy silne oświetlenie powoduje reorientację poziomą w stosunku do błony, góra-dół. I ta spektroskopia ramanowska ma to do siebie, tak jak powiedziałem, że możemy poszczególne widma odseparować i zlokalizować formy poszczególne, czyli formy trans i cis. I okazuje się, że formy trans będą prostopadłe, są te czerwone do błony, podczas gdy formy cis są równoległe do błony. Oznacza to, że formy trans przeszywają błonę na wylot, podczas gdy formy cis lokują się w jednej monowarstwie z dwuwarstwy lipidowej, leżąc poziomo. I na podstawie badań z dynamiki molekularnej, które przeprowadził członek naszego zespołu profesor Jacek Czub z Gdańska wraz ze swoim zespołem, wiemy, dlaczego tak się dzieje. Dlatego, że odległość grup polarnych po przeciwnych stronach cząsteczki ksantofilu to jest około 30 angstremów, około 31 angstremów. I grubość warstwy hydrofobowej błon i też grubość warstwy hydrofobowej rodopsydy, którą pokazywał profesor Udziwiak, to jest dokładnie taka sama, 30,16 angstrema. Czyli widzimy, że cząsteczka w postaci trans może tworzyć wiązania wodorowe z przeciwległymi głowami polarnymi błony lipidowej, podczas gdy po izomeryzacji jest zbyt krótka. Aby minimalizacja energii nastąpiła, ona musi tworzyć wiązania wodorowe z jedną tylko częścią, z jedną monowarstwą, czyli się reorientuje. I czy taka reorientacja zachodzi w błonach, znaczy w aksonach naszej siatkówki? No to widzimy z analizy anizotropii fluorescencji, że ona rośnie wraz z intensywnością światła, czyli karotenoidy się reorientują faktycznie w aksonach naszej siatkówki, w powierzchni siatkówki. I czy to świecą, czy my analizujemy na pewno te ksantofile? Otóż mamy możliwość zmierzenia widma, zarejestrowania widma emisji fluorescencji tylko z pojedynczego aksonu. I to pokazuje, że to jest widmo emisji luteiny i zeaksantyny, czyli wiemy, że badamy właściwe związki.
I też dodatkowo możemy analizować czasy zaniku fluorescencji. Jeśli czasy z życia fluorescencji są na poziomie pikosekund, mniejszych niż nanosekunda, to też to potwierdza, że rejestrujemy fluorescencję z ksantofilii. Ale bardzo ciekawy efekt, który tu widzimy, że gdy rejestrujemy coraz to bardziej intensywnym światłem, frakcja krótkożyciowa, czyli ta, za którą odpowiedzialna jest luteina i są luteina i zeaksantyna, jest bardziej aktywna, czyli jest wyższa frakcja ksantofilii w stosunku do tła. I jeśli tę frakcję odłożymy na takim obrazku, w takiej zależności, widzimy, że w zależności od intensywności światła, jaką obrazujemy siatkówkę, mamy albo mało karotenoidów widzimy, albo dużo. Czyli inaczej mówiąc, albo plamka żółta przy niskim oświetleniu nie jest żółta, jest przezroczysta, przy silnym oświetleniu plamka żółta jest żółta dopiero, dzięki temu, że one się reorientują i pochłaniają promieniowanie. I proszę Państwa, mało tego, że jest ta zależność, to widzimy takie pewne skokowe zależności, to nie jest linia prosta. I pierwszy taki uskok to jest, kiedy widzimy, że bardzo słabe oświetlenie powoduje, że przepuszczenie plamki żółtej jest jeszcze większe, czyli otwieramy te żaluzje, to jest ten pierwszy. I drugi taki gwałtowny wzrost powoduje nagłe zamykanie siatkówki poprzez karotenoidy. I teraz na podstawie tych wyników otworzyliśmy taki model. I proszę Państwa, że przy niskiej intensywności światła mamy przepuszczanie, praktycznie aksony zawierające karotenoidy są przepuszczalne dla światła. Podczas gdy przy dużej intensywności światła, tego światła dociera podobna ilość do fotoreceptorów, dlatego że bardzo silnie pochłaniają karotenoidy, które się w międzyczasie zizomeryzowały do centralnego CIS oraz zorientowały się równolegle do błon biologicznych. I dlatego tę strukturę nazywaliśmy strukturą żaluzji molekularnych. I moi wszyscy współpracownicy jesteśmy wdzięczni Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za sfinansowanie tych badań w ramach programu TIM. I program nazywał się Ksantofile w siatkówce oka, Ksantofil Synveretina OVI. I bardzo dziękując Państwu za uwagę, też zapraszam do odwiedzenia nas albo jak to się mówi, w realu, albo też za pomocą strony internetowej, gdzie możemy wirtualnie zwiedzać nasze laboratorium. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panie profesorze. Zapraszamy teraz pana profesora Roberta Rejdaka z wykładem. Zapraszamy panie rektorze, proszę. Jakbym mógł pan prosić o pomoc, żeby to podłączyć. Moi szanowni koledzy pokazali nam świat molekularny, który pozwala nam na to, żebyśmy właśnie mając tą wiedzę na temat procesów stojących za fizjologią widzenia, mogli odwracać skutki różnych chorób, czy to farmakologicznie, czy też najróżniejszymi metodami, które teraz się wprowadza. Było wymienionych tu kilka jednostek chorobowych. Przede wszystkim najczęstsza przyczyna pogorszenia widzenia czy ślepoty, jaką jest AMD, czyli zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. To są choroby, które w różnym tempie uszkadzają wzrok. Natomiast ja wybrałem na dzisiejsze sympozjum takie zagadnienie, które niestety jest całkowicie nieprzewidywalne, może dotyczyć nas wszystkich. I wtedy stanowi dramat, a mianowicie mam na myśli tutaj urazy gałki ocznej, urazy również układu wzrokowego i tak jak będę starał się Państwu pokazać, tego typu patologie stanowią rzeczywiście przyczynę dramatów ludzkich. Jeszcze tylko sprawy techniczne. Przełącz pan. Zobacz, czy jest obraz.
jest tylko... Okay. Dziękuję bardzo. I poza tym leczenie takich stanów wymaga pracy zespołowej, wymaga podejścia często interdyscyplinarnego, który zaczyna się pod mikroskopem, na oddziale okulistycznym, na bloku operacyjnym, a często kończy się w klinice neurologii czy w klinice rehabilitacji. Może również dotyczyć często działań neurochirurgów, chirurgów szczękowych, a nawet psychiatry, ponieważ bywa, że tego typu stany, jeśli dotkną młodego człowieka pełnego planów życiowych, pełnego jakichś wielkich wizji na temat swojego życia, w ciągu kilku sekund takie zdarzenie całkowicie to życie zmienia. My tu również witam pana profesora Marka Rękasa, konsultanta krajowego w dziedzinie okulistyki. W tej chwili w Polsce też przygotowujemy taką organizację całego systemu po to, żeby realizować podstawową zasadę leczenia tych schorzeń, a mianowicie walkę z czasem. Ponieważ tego typu schorzenia to jest, i leczenie tych schorzeń to jest typowa walka z czasem. Oczywiście ja będę Państwa troszeczkę straszył i przerażał tymi obrazami, które są dla mnie codziennością i powiem szczerze, że spotkania z kolegami, z panem profesorem Gruszeckim, z panem profesorem Jóźwiakiem, to jest dla mnie taka trochę mentalna ucieczka zawsze, ponieważ mówimy o fizjologii, o zdrowiu, o takich stanach, które stoją właśnie i warunkują właściwe widzenie. Natomiast jak wracam do siebie, do pracy, w zasadzie bywa, że płaczę z tymi pacjentami i staram się im wytłumaczyć, że może nie będzie jeszcze tak źle, że jeszcze może coś się uda zrobić. Postaram się tu troszkę o naszych pacjentach też opowiadać. To jest młoda pani w zaawansowanej ciąży, która postanowiła u siebie w sklepie, który prowadziła z materiałami papierniczymi, podnieść taki pakunek z papierem i kartka Bristolu przecięła tej pani rogówkę. Wylądowała oczywiście u nas w szpitalu. Tragedia wielka dla całej rodziny, bo to jest tragedia, która dotyczy całych rodzin. Potem to są częste wizyty u okulisty. Widzieliśmy tam technikę zaszywania rany rogówki. Tu z kolei mamy efekt tępego uderzenia w gałkę oczną. Takie sprawy mogą się zdarzyć przy grze w piłkę, tenisa, ale również wiadomo, jakiegoś rodzaju bójka. Tego typu pacjenci to są zazwyczaj młodzi mężczyźni, którzy przychodzą do nas właśnie z takimi problemami. Tutaj mamy urwaną soczewkę. Oczywiście oko też nie widzi, tworzy się w szybkim tempie zaćma, ale oko to jest taka, w zasadzie całkowicie można porównać tą strukturę do piłki. I jeśli nie dochodzi do zranienia, tylko uraz tępy powoduje nagłe odkształcenie właśnie gałki ocznej, wówczas w środku, wewnątrz mogą zdarzyć się najróżniejsze uszkodzenia, takie jak zerwanie soczewki, krwotok do ciaszki, z tego może się odkleić siatkówka, plamka żółta, o której dzisiaj tyle mówiliśmy, ulega różnym uszkodzeniom, na przykład obrzęk plamki, może być to również pęknięcie naczyniówki i w różnym mechanizmie powstaje nieodwracalna często ślepota, nieodwracalne pogorszenie widzenia, które no, dzięki technologiom, które w tej chwili mamy do dyspozycji, możemy odwracać. Tutaj widzimy operację zaćmy u młodego człowieka, gdzie doszło właśnie do takiego zerwania soczewki. Ja chciałbym powiedzieć, że my jako lekarze, na pewno słuchają nas dzisiaj zarówno studenci,
lekarze młodzi i innych specjalności. Pamiętajmy, że jeśli jest w wywiadzie uraz oka, musimy wykluczyć właśnie takie uszkodzenia, które mogą prowadzić do zakażenia i zapalenia wnętrza gałki ocznej. Tutaj u dołu widzimy oko wypełnione poziomem ropy. Przepraszam, czy pilot, bo wczoraj był tu pilot, nie wiem, czy i wskaźnik laserowy by mi się tu przydał. No, tak czy inaczej musimy wykonać wiele badań obrazowych i tak jak pan profesor Gruszecki powiedział, obrazowanie, to słowo było wielokrotnie dzisiaj używane, bardzo pomaga w okulistyce. W zasadzie okulistyka to są obrazy. My w tej chwili dzięki technologii możemy sfotografować oko, również zrobić różnego rodzaju prześwietlenia gałki ocznej, szukając następstw urazów. Który to, przepraszam? Niestety, ani ten, ani ten, a i laser też chyba nie działa. W każdym razie tu widzimy na przykład przekrój poprzeczny dzięki takiej technologii UBM, gdzie wewnątrz gałki ocznej, to jest całkowicie schowane, my tego żadnym innym aparatem nie możemy zobaczyć. Widzimy ciało obce, które tkwi w kącie przesączania oka. I jeszcze raz, boimy się zakażenia, które prowadzi do zapalenia wnętrza gałki ocznej. To jest cały szereg objawów. Ten stan powoduje w szybkim tempie właśnie uszkodzenie przez toksyny bakteryjne. Także też chciałbym powiedzieć, że okulistyka to jest wiele dziedzin, zarówno mikrobiologia, chirurgia, nauki podstawowe, farmakologia. I tu dzięki tym zdobyczom możemy często leczyć nawet tak zaawansowane stany, jak tutaj widzimy na filmie, to jest oko pewnej pani, która na Lubelszczyźnie, wiemy, że Lubelszczyzna jest znana z uprawy chmielu i tytoniu i często mamy takie urazy, gdzie na przykład takim drutem, na który się wleka liście tytoniu, młodzi ludzie uszkadzają sobie gałkę oczną. Wtedy jest piorunujące zakażenie oka. To jest cała lista, gama bakterii, które oczywiście mogą w różnym tempie gałkę oczną po urazie uszkadzać. Pamiętajmy, że mamy właśnie pewne bakterie, na przykład bacillus, które w ciągu godzin niszczą gałkę oczną po urazie, szczególnie jeśli mamy zanieczyszczenie glebą, czy zanieczyszczenie właśnie jakimś takim organicznym materiałem. Clostridium perfringens również w ciągu godzin niszczy strukturę gałki ocznej. My mówimy o tak zwanym panoftalmitis i nawet zagrożeniu infekcją centralnego układu nerwowego. Dlatego tak ważna jest właśnie ta zasada walki z czasem i leczenia pacjenta natychmiast. Tu mamy cały szereg antybiotyków, które są podawane dożylnie, podawane są w kroplach, a nawet my wstrzykujemy antybiotyk do oka, do środka. I robimy to wszystko po to, żeby najlepiej zapobiec infekcji bądź ją wcześniej leczyć. Tu mamy przykład młodego chłopca, który przyszedł do naszej kliniki, skarżąc się na nagłe pogorszenie widzenia. Tutaj, jak Państwo dobrze się przypatrzycie, na rogówce jest taka szara blizna. On zaprzeczał, że kiedykolwiek miał jakiś uraz. Twierdził, że nigdy nic się z okiem nie działo, a my z oka wyciągnęliśmy kawałek szkła.
Także często nawet tak dziwne historie się zdarzają, potrafią dzieci negować wszystko. Jest to dla nas dodatkowa zagadka. Musimy używać dodatkowych narzędzi, metod po to, żeby tego typu stany leczyć. Inny przykład, gdzie mamy pacjenta, który przyjechał do nas z innego szpitala, tam próbowano wyciągnąć metal. Podczas tych prób gdzieś metal schował się całkowicie w kącie przesączania, ja tak mówię anatomicznie, to jest takie miejsce pod rogówką, gdzie w zasadzie już nie widzimy w innych aparatach tej struktury, musimy stosować specjalne soczewki do badania kąta przesączania. Tutaj stan już zbliżał się właśnie do rozwoju infekcji, a w przypadku metalu, jeśli on jest wokół, ten metal zachowuje się tak jak niepomalowana brama na przykład, czyli rdzewieje. I proces rdzewienia powoduje uwalnianie jonów. Jony są trujące i w zasadzie w sposób chemiczny niszczą całą gałkę oczną, całą jej strukturę. Tu mamy chłopca 6-letniego, który przyglądał się czyszczeniu jakichś metalowych elementów. Ojciec wykonywał te czynności. Kawałek takiego wielkiego drutu przebił gałkę oczną. Widzimy tutaj operację. Jeszcze raz przypominam, że często płaczemy z tymi pacjentami, bo to jest małe dziecko, cała rodzina, a my jako chirurg musimy operować jeszcze w nocy. I to bywa to naprawdę pierwsza, druga w nocy, przyjeżdża ekipa anestezjologów i właśnie w ten sposób leczymy te dzieci. Większość z tych przypadków, które tu pokazuję Państwu, zakończyły się pełnym widzeniem, co jest wielkim sukcesem. Ja tu chcę podkreślić też rolę pana profesora Junemana, który nauczył nas. Oczywiście tego typu doświadczenia zbiera się zespołowo, wymienia się poglądy na zjazdach. Mamy wielu wspaniałych chirurgów i w Polsce, i w Lublinie. Natomiast zawsze jakiś głos doradczy z zewnątrz, że albo robimy jeszcze inaczej, albo powinniśmy właśnie ustawić system, żeby operować na dyżurze. Potem diametralnie zwiększa, poprawia sukcesy naszych operacji. Także współpraca zagraniczna, współpraca z innymi ośrodkami pozwala na to, że w tej chwili w Lublinie mamy dobrze działające ponadregionalne centrum leczenia urazów oka. I tu widzimy usunięcie właśnie, też młody człowiek, kawałek metalu przebił rogówkę, przebił soczewkę. Ten metal leży przy plamce, o której pan profesor Gruszecki wspominał. I po to, żeby te barwniki nadal dobrze działały, musimy bardzo szybko ten metal z oka usunąć, bo z jednej strony grozi nam tu zakażenie. Jeszcze raz, te wszystkie bakterie tylko czyhają, żeby się bardzo szybko rozwijać. My podczas tej operacji podajemy już antybiotyki do oka. Ponadto, jeśli by ten metal został, to jeszcze raz te wszystkie reakcje chemiczne, korozja, by spowodowały uszkodzenie również plamki, uszkodzenie również struktur. I w ten sposób widzimy, tutaj są bardzo precyzyjne mikronarzędzia użyte do tej operacji. Wszystko jest pod mikroskopem. Jednoczasowo była zoperowana zaćma, a w tej chwili jest właśnie, są już leczone skutki tego ciężkiego urazu i tego wniknięcia ciała obcego do oka, do środka. Ten film ja już prezentowałem, zresztą był prezentowany w mediach. I proszę, to on tylko obrazuje, jak są często jakieś nieprzewidywalne i zaskakujące okoliczności urazów. To jest mała dziewczynka, 6-letnia, która miała inhalację, inhalator, który miała na twarzy,
Ten niebieski pasek to jest ta część, która utrzymuje inhalator właśnie na odpowiedniej pozycji. Nagle i też jedna wielka tajemnica, jak to się stało, sprzączka strzeliła w oko, prawdopodobnie ktoś tam naciągał, musiała sprężynować i przebiła rogówkę i tak jak harpun otworzyła się pod tęczówką. W tej chwili musimy użyć specjalnej techniki, żeby wyciągnąć gigantyczne ciało obce z oka, właśnie po to, żeby ratować i strukturę oka, i widzenie. Efekt tych operacji bardzo drastycznych był świetny, dziecko widzi, natomiast pamiętajmy, że nawet takie ryzyko, że musielibyśmy to oko usuwać, a też takie, że tak powiem, scenariusze były tu pisane, spowodowałyby, że twarzoczaszka wówczas rozwija się nieprawidłowo i to byłby to dramat dla dziecka, pomijając, że sama utrata widzenia jest dramatem. Dlatego tu troszkę staram się tak w sposób lżejszy, ale mówić naprawdę o wielkich dramatach ludzkich, dziecka, dla całej rodziny, dla samego dziecka. No, jeszcze oczywiście my staramy się pacjentowi maksymalnie pomóc. Tak jak mówię, ten wynik również był bardzo pozytywny dla naszej małej pacjentki. Potem były następne operacje wykonywane, wszczepiona sztuczna soczewka. Także efekt terapeutyczny został osiągnięty. Teraz chciałbym tylko pokazać, jak ciężkie potrafi być uszkodzenie oka, gdzie na przykład potrafi, przechodząc ulicą, widzimy pracujących robotników, nagle strzela właśnie kamień czy metal i nagle nasz świat się zawala. Także tych filmów mamy oczywiście bardzo dużo, tych przypadków. Ja myślę, że przede wszystkim pamiętajmy, jeśli sami wykonujemy prace domowe, bardzo ważne jest używanie okularów ochronnych. I tym chciałbym powoli kończyć moje wystąpienie, bo proste okulary ochronne mogą zapobiec wielu tragediom i mogą przede wszystkim uchronić nas samych i pacjentów przed tego typu drastycznymi, dramatycznymi przeżyciami, które potem leczymy miesiącami i latami, często wspomagając się doświadczeniem neurologów. Za chwilkę usłyszymy podejście neurologów do leczenia bardzo poważnych schorzeń. Tutaj chciałbym zakończyć moją prezentację już pokazaniem, co się może stać. Tego typu kamień również może znaleźć się w oku. Często bardzo poważne urazy mają całkiem dobre rozwiązanie, tak jak tu widzimy naszą pacjentkę, bo naprawdę ciężkim urazie. Tak wygląda współczesna sala operacyjna. Także proszę zobaczyć, tak jak koledzy przy badaniach podstawowych, to my też mamy całe spektrum sprzętu, wizualizacji. To jest aparat 3D, także operujemy. Dzięki temu możemy również szkolić w tych samych warunkach naszych młodych chirurgów. W Lublinie to się odbywa, także w tej chwili rzeczywiście technologia pozwala nam na bezpieczeństwo i naprawdę dużą skuteczność naszych operacji, ale najlepiej zapobiegać, a nie leczyć. I to jest podstawowa zasada, z którą chciałbym dzisiaj zakończyć. Jeszcze raz chcę wyrazić radość i wdzięczność kolegom, że zechcieli zorganizować to sympozjum na cześć naszego gościa i doktora honorowego naszego uniwersytetu, pana profesora Anselma Junemana. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękujemy bardzo, panie rektorze. A właśnie o tym podejściu neurologicznym opowie nam pan profesor Konrad Rejdek. Zapraszamy, panie profesorze. Teraz wskaźnika nie ma. I prosiłbym o przełączenie tej mojej prezentacji. To w międzyczasie chwilka przerwa techniczna, ale bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w tej ważnej konferencji, ale ja szczególnie czuję się zaszczycony, że mogę wystąpić w tak doniosłym dniu na cześć wspaniałego eksperta, przyjaciela Lublina i osobiście również uważam się za przyjaciela Anselma, więc jest to tym większy zaszczyt dla mnie. Więc przypadł mi takie zadanie, przypadło mi, aby trochę w roli neurologa, ale też pokazać, jak złożona jest ta nasza współpraca. Mam pewne, czuję się troszkę wręcz skrępowany, zaraz czy przerzucam, bo zauważmy, wysłuchaliśmy trzech pięknych wykładów, które dotyczą tej małej struktury, jaką jest gałka oczna, a my neurolodzy musimy rozgryzać tajniki całego labiryntu, jakim jest droga wzrokowa i de facto tutaj też tyle fascynujących różnych sytuacji może się zdarzyć, a neurologia no, jest taką dziedziną, która od lat trochę musi kierować się wręcz podobnymi ścieżkami jak detektywi, bo muszę przypomnieć, że słynny detektyw Sherlock Holmes był wzorowany na postaci neurologa z Londynu, profesora Gowersa, który przez godzinami rozmawiał z autorem Conan Doyle'em, no i właśnie zdradzał tajniki, jak neurolodzy muszą rozstrzygać różne problemy, chociażby samą rozmową z pacjentem w owym czasie, nie używając narzędzi specjalistycznych. Kora potyliczna to jeszcze bardziej skomplikowana i ciekawa struktura, która kryje w sobie tak dużo tajemnic, że nadal jest to obiekt różnych badań, analiz, korelacji między tym, co zgłasza pacjent, a też strukturalnym uszkodzeniem i patologią, która często nie jest widoczna pod mikroskopem, więc to jest ta trudność, ale stąd ta nasza praca jest tak fascynująca. I to jest taki model funkcjonowania systemu widzenia. Zauważmy, że w korze wzrokowej kryje się wiele takich centrów, które zawiadują i dokonują właśnie tej analizy percepcji finalnej różnych obiektów, które widzimy i to wspaniałe dzieło natury, które zakodowało właśnie centra, zauważmy, że w każdym z nich postrzeganie koloru, ruchu, rozpoznawania twarzy czy miejsc, całych kształtów, ale też kojarzenia słów, czyli musimy nadawać odpowiednie słowa dla tego, co widzimy. To wszystko jest zakodowane w korze mózgowej, ale oczywiście nie jest to tylko ta struktura, bo mamy również bardzo ważny aspekt kory asocjacyjnej, która właśnie zapamiętuje, nadaje znaczenie tym bodźcom, które otrzymuje pierwszorzędowa kora wzrokowa, i te projekcje do kory ciemieniowej, ale też i płatów skroniowych właśnie rozdziela, zauważmy, gdzie to jest, co to jest,
czyli nadanie sensu tymże bodźcom musi być odpowiednio zinterpretowane, zakodowane i dzięki temu możemy utrwalać nabyte obrazy i nauczyć się ich i odpowiednio interpretować. Neurolodzy działają od lat podobnie. Przywołam postać Olivera Sacksa, który jest bodajże jednym z najsłynniejszych neurologów w takiej przestrzeni publicznej, popularno-naukowej. Jest to autor wielu książek, noblista. Za jedną ze swoich książek mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem, otrzymał Nagrodę Nobla. Też jedna z jego książek została uwieczniona jako hollywoodzki film Przebudzenie, gdzie analizowano fenomen wybudzania pacjentów ze śpiączek. Stąd oczywiście pokazuje to, jak bogata jest manifestacja wielu chorób neurologicznych i właśnie przywołując cytaty z tejże książki, autor opisuje prawdziwy przypadek jednego z pacjentów. Był to wybitny muzyk, który potem pracował jako wykładowca w Akademii Muzycznej. I coś się dziwnego zaczęło dziać. Tenże doktor P., jak został tu opisany, popełniał liczne błędy. Wspaniale prowadził zajęcia, niezwykle ciekawe dla studentów, ale miał problemy z rozpoznawaniem chociażby swoich studentów, którzy wstawali, przed nim występowali. Wpatrywał się w ich twarze i dopiero po głosie był w stanie rozpoznać, który to jest z nich, więc, ale on był zupełnie nieświadomy tychże swoich pomyłek. Owszem, potem z czasem sprawa jeszcze bardziej się komplikowała. Dopiero kiedy rozpoznano u niego cukrzycę, a więc pojawił się element choroby somatycznej, zdecydował się zgłosić do okulisty. No i cóż, okulista po szczegółowym zbadaniu oczu pacjenta stwierdził, że de facto, jak tutaj możemy przeczytać, pański wzrok jest w porządku, stwierdził lekarz, ale są jakieś problemy z tą częścią mózgu, która odpowiada za widzenie. Ja panu nie pomogę, powinien pan pójść do neurologa. Są to bardzo znamienne słowa, które de facto nadal słyszymy w naszej praktyce. No i rzeczywiście na początku neurolog, czyli Oliver Sacks, był troszkę zdziwiony, że przychodzi do niego pacjent pełen poczucia humoru, zupełnie logicznie rozmawiający, bez cienia jakiegoś otępienia, jakichś problemów psychicznych, ale szczegółowa analiza jego zachowania i szczególnie rozpoznawania różnych obiektów wykazała, że rzeczywiście popełnia liczne błędy. No i, ale sam pacjent zaprzeczał temu faktowi. Zauważmy, czy coś panu dolega? Nic mi o tym nie wiadomo, odparł z uśmiechem, ale ludzie uważają, że coś niedobrego dzieje się z moimi oczyma. Więc na końcu wizyty sprawa zrobiła się jeszcze bardziej dramatyczna. Pacjent, żegnając się z lekarzem, zaczął rozglądać się po pomieszczeniu, szukając swojego kapelusza. Jakież było zdziwienie, że sięgnął, dotykając głowy swojej żony, i próbował sobie ją nałożyć na swoją głowę. Więc to jest rzeczywiście fakt autentyczny i pokazuje problem chorobowy, który jest dobrze opisany od wielu, wielu lat. Agnozja wzrokowa. Pacjenci mimo prawidłowej impulsacji wzrokowej nie są w stanie właściwie zinterpretować tychże obrazów i mylą je w różnych konfiguracjach. To opisał Sigmund Freud, analizując też sferę trochę psychiatrii w tym aspekcie. A wiemy teraz, że tych
przykładów agnozji wzrokowej jest bardzo wiele. Nie są to przypadki psychiatryczne bynajmniej. Wiążą się z uszkodzeniem konkretnych okolic kory mózgowej. Agnozja przedmiotów, dwa typy, apercepcyjna agnozja wzrokowa, asocjacyjna, czyli możliwość trudności z rozpoznaniem całego obiektu, a wyłapywaniem tylko fragmentów, czy też widzenia tychże obiektów, ale brak możliwości zinterpretowania, więc nasz pacjent, dr P., miał właśnie tą asocjacyjną agnozję wzrokową. Mamy przykład prozopagnozji, czyli brak zdolności rozpoznawania twarzy. Rzeczywiście pan profesor Gruszecki pokazał nam to zdjęcie, ten obraz Matejki. Gdyby rzeczywiście wyjąć twarze naszych wspaniałych okulistów, mamy przykład prozopagnozji, czyli widzimy obiekt, widzimy wszystko dookoła, ale nie jesteśmy w stanie rozpoznać poszczególnych osób po twarzy. Miałem pod opieką kilku pacjentów z tego typu problemem. Wiązało się to z rzeczywiście wybiórczym uszkodzeniem kory wzrokowej. Jeden przypadek się nie potwierdziłby, to mój znajomy, który mijał mnie na ulicy, ale był mi winny 200 zł, więc łatwo było to rozpoznać, że nie mamy do czynienia z prawdziwą prozopagnozją. Też agnozja kolorów, czyli brak możliwości rozpoznania poszczególnych kolorów. Teraz mamy narzędzia, aby różnicować te stany, wykrywać różne typy defektu, uszkodzenia, czy na poziomie strukturalnym, wyraźnym, chociażby jak w przebiegu udaru niedokrwiennego mózgu, czy hipoksji, zatrucia substancjami, to również na poziomie metabolicznym ten kolorowy obrazek pokazuje czynnościowy rezonans. Często w chorobie Alzheimera czy innych typach neurozwyrodnienia dochodzi do zaniku wybiórczego tychże okolic i tam spadek metabolizmu wiąże się z tymi objawami. Kolejny zespół chorobowy, który znany jest od lat, ślepota korowa, czyli uszkodzenie tej pierwszorzędowej kory wzrokowej jest tutaj podłożem zespołu. Wzrok pacjenta, czy oczy, gałki oczne, otrzymywanie bodźców zewnętrznych jak najbardziej jest prawidłowe, ale niestety brak jest tego elementu odbioru bodźców i interpretacji. Też się to zdarza, są to, no, w naszej praktyce bardzo często widzimy pacjentów z połowiczym uszkodzeniem jednostronnym, której z półkul mózgowych związane z udarem mózgu. Rzadko zdarza się zespół obustronnego uszkodzenia. Też obecne techniki rezonansowe mogą wykazać ten problem. Często badając pacjenta prostymi metodami już wiemy, że uszkodzenie jest na tym poziomie, ale oczywiście potrzebujemy potwierdzenia w oparciu o badania strukturalne. Jest taki zespół Antona Babińskiego, niezwykle rzadki, ale rzeczywiście spotykany. Też mieliśmy kilka przypadków w klinice. Chodzi o pacjentów, którzy zupełnie też mają właśnie tą brak świadomości swojego problemu, czyli nie wiedzą o tym, że są chorzy, mimo że nie widzą. Pacjenci doznają w swoim odbiorze różnych bodźców wzrokowych. Oni widzą obrazy, tylko oczywiście nie są to zupełnie rzeczywiste obrazy. Często zaprzeczają zupełnie swojej chorobie i rzeczywiście to jest już opisane od wielu, wielu lat, wówczas gdy nie wiedziano skąd, jakie jest podłoże tychże zaburzeń, ale rzeczywiście może wystąpić. Bardzo ważne jest badanie pacjenta i ocena,
czy z kolei zachowane są lub nie odruchy na bodźce wzrokowe, to może też różnicować stany chociażby udawania, czyli są osoby, które mówią, że nie widzą, a tak naprawdę zupełnie prawidłowo odbierają swoje świat zewnętrzny. No i na koniec zespół Charles Bonnet, który jest to też od lat opisywany zespół. Mamy tu opis też prawdziwego przypadku kobiety, która trafiła na SOR, zaniepokojona tym, co się dzieje w jej sferze widzenia, doznawała różnych halucynacji, widziała dziwne obrazy, często zniekształcone, przypominające troszkę jak kreskówki z filmów animowanych. Przerażona, że coś się z nią dzieje, ale miała pełne poczucie tego, że to jest fałszywy obraz. Stąd różnicujemy to z typowym zespołem psychiatrycznym, prawda, halucynacji wzrokowych. Wówczas pacjent z reguły nie jest świadomy tego, że to jest zupełnie fałszywy obraz. W naszych realiach neurologicznych my badamy pacjentów, którzy wiedzą o tym, że to jest zupełnie nieprawidłowe, ale przed ich oczami różne te obrazy się pojawiają. I cóż, to jest też znany zespół, słynny szwajcarski neurolog, naukowiec, filozof, opisał swojego dziadka 86-letniego taki właśnie syndrom. Tu mamy do czynienia z zespołem uszkodzenia wzroku na poziomie siatkówki, z tym, że dochodzi do pewnego odhamowania aktywności kory mózgowej asocjacyjnej. Zauważmy, że udaje się często w takiej sferze publicznej opisać te wizje pacjentów, którzy doznają tego zespołu. Tutaj mamy program z Kanady, Toronto News, gdzie właśnie telewizja odwiedziła pacjenta w starszym wieku, pana, który opisał bardzo szczegółowo wizje, których doznawał. Szczególnie występuje to wieczorem, aż nasileniu ulega wówczas, gdy dojdzie do gwałtownego pogorszenia wzroku, już po diagnozie oczywiście okulistycznej. Badając techniką czynnościowego rezonansu magnetycznego, zauważmy, że właśnie dochodzi do takiego fałszywego stymulowania ze strony kory asocjacyjnej. W związku z tym, że nie otrzymuje prawidłowych bodźców z drogi wzrokowej. Także niezwykle ciekawy zespół. No i cóż, czeka nas wiele nowych odkryć. Neurologia obecnie przeżywa wręcz renesans, jeśli chodzi o różne możliwości badań, więc myślę, że i ten styk okulistyki i neurologii będzie tutaj coraz bardziej się poszerzał i ta współpraca między tymi dwoma dziedzinami będzie tak ciekawa. A to są toczące się wielkie projekty międzynarodowe, finansowane zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie, gdzie wręcz tworzone są wielodyscyplinarne modele z udziałem matematyków, fizyków, chemików, ale i oczywiście nas, klinicystów, którzy są niezbędni, aby opisać to, co dzieje się z pacjentem. Niestety nie da się postawić diagnozy na podstawie nawet najlepszych obrazów czy badań diagnostycznych bez takiego klasycznego zbadania pacjenta i przeprowadzenia szczegółowego wywiadu. Mózg jest zbyt skomplikowaną strukturą, żeby po prostu wydrukować wynik i z diagnozą musimy skorelować to z obrazem klinicznym. A na koniec to taki nasz obieg, którym się chwalimy, też po części ma pomagać osobom, które
właśnie z racji postępującego zespołu Alzheimera tracą zdolność wykonywania codziennych czynności, w tym właśnie problemów z widzeniem, więc tego typu rozwiązania też będą potrzebne, aby no, utrzymać bezpieczeństwo, ale też jakość życia nas wszystkich. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, to był ostatni wykład w trakcie dzisiejszego sympozjum. Dziękujemy bardzo naszym panelistom za przygotowanie i wygłoszenie fantastycznych wykładów i ja tak myślę, że jest to najlepszy dowód na to, że nauką należy się cieszyć i na dowód na to również, że w obliczu wyzwań współczesnej medycyny warto jest być dla siebie wzajemnie inspiracją, tak jak Państwo jesteście dla siebie. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, zapraszamy na krótką przerwę, a punktualnie o godzinie 12 rozpocznie się oficjalna część uroczystości nadania tytułu profesora, tytułu doktora honoris causa. Tą uroczystość poprowadzi jego magnificencja rektor, profesor doktor habilitowany Wojciech Załuska. Zapraszamy o godzinie 12. Dziękuję.
Akademia, vivant professores, vivant membrum quod libet, vivant membra quae libet, semper sinti flore, semper sinti flore. Proszę Państwa, proszę o zajęcie miejsc. Wielce Szanowni Państwo, otwierając dzisiejszą uroczystość, witam głównego jej bohatera, który od dzisiaj stanie się członkiem naszej społeczności akademickiej, pana profesora, doktora habilitowanego Anselma Junemana i jego dostojnych gości. Herr Professor, herzlich willkommen. Sie sind Mitglieder unserer akademischen Gemeinschaft. Witam promotora, pana profesora doktora habilitowanego Roberta Rejdaka, prorektora do spraw umiędzynarodowienia, cyfryzacji i promocji, kierownika Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Witam recenzentów dorobku naukowego, pana profesora Junemana w osobach pana profesora doktora habilitowanego Marka Rękasa, konsultanta krajowego do spraw okulistyki. Witam serdecznie, panie profesorze. Pana profesora doktora habilitowanego Waldemara Turskiego, kierownika Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej. Witam, panie profesorze, serdecznie. Mam zaszczyt przywitać pana profesora doktora habilitowanego Andrzeja Kidybę, konsula honorowego Republiki Federalnej Niemiec. Panie profesorze, serdecznie witam. Mam ogromną przyjemność przywitać jego magnificencję, pana profesora doktora habilitowanego Krzysztofa Kowalczyka, rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Witam jego magnificencję, naszego przyjaciela. Witam pana profesora doktora habilitowanego Wiesława Gruszeckiego, prorektora do spraw nauki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Witam, panie profesorze. Panie rektorze. Pana Tomasza Nowosada, zastępcy dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Szanowny panie profesorze, jest mi niezwykle miło i czuję się prawdziwy zaszczyt oraz dumę, że mogę jako rektor uczestniczyć w tak podniosłym dla nas wszystkich wydarzeniu. Oto bowiem dyplom doktor honoris causa wręczymy osobie, której dokonania naukowe są wybitne w skali Europy i świata. Profesor Anselm Gerhard Maria Junemann, lekarz okulista, uczony, który jest, powiem od serca, prawdziwym przyjacielem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest niezwykle trudno, aby w kilku zdaniach zawrzeć cały wkład i zasługi pana profesora dla rozwoju naszej uczelni. Nowatorskie podejście do medycyny, u podstawy której leżą rozległe wiedza, stanowi niemożliwy do podważenia wkład w rozwój światowej okulistyki. Sposobność współpracy z panem profesorem dla naszej kadry specjalistów to prawdziwy honor. Dla młodzieży studenckiej jest pan wzorem profesjonalizmu, humanizmu i poświęcenia dla nauki oraz pacjentów. Włączenie pana profesora dla grona znakomitych doktorów honoris causa jest dowodem tego, jak wysoce nasze środowisko akademickie ceni dorobek i zasługi pana profesora dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dziękuję panu za dotychczasowe zaufanie, za chęć współpracy, za całą wiedzę i dobro, które od pana czerpiemy i za wszelkie już zrealizowane projekty i wszystko to, które dopiero przed nami. Sehr geehrter Herr Professor, es ist eine große Ehre für mich, dass ich als Rektor an dieser wichtigen Feier teilnehmen kann. Heute verleihen wir die Ehrendoktorenwürde an die Person, deren wissenschaftliche Verliesen nicht nur zu Europa, sondern auch weltweit bekannt sind. Professor Junemann, Augenarzt, Vincent Schiefer, ist, ich sage, das vom Herzen ein wahrer Freund der Medizinischen Universität in Lublin. Es ist sehr schwierig, all seine herausragenden Verdienste
und seinem wissenschaftlichen Beitrag zur Entwicklung unserer Universität in ein paar Sätzen darzustellen. Seine innovative Einstellung im Bereich Medizin in Verbindung mit seinem umfangreichen Wissen haben und besonderen zur Entwicklung der globalen Ophthalmologie beigetragen. Es ist uns eine große Ehre, mit Ihnen, Herr Professor Junemann, zusammenarbeiten zu können. Für unsere Studentinnen und Studenten, Sie sind ein Vorbild der Professionalität, des Humanismus, der Zuwendung zu Patienten und eines Eingangsmoments in Wissenschaft. Die Ehrendoktorenwürde ist in der Zeichen der Anerkennung Ihren besonderen wissenschaftlichen Verdienste. Ich danke Ihnen für Ihren Vertrauen, Ihren Wissen. Ich danke für die Mitarbeit, für alle schön realisieren und zukünftigen Projekten. Vielen Dank, Herr Professor. Bardzo proszę pana profesora, doktora habilitowanego Roberta Rejdaka o zabranie głosu jako promotora. Jego magnificencjo rektorze, szanowni członkowie Senatu, czcigodni goście. Sehr geehrter Herr Professor, lieber Ansel, im Namen von Lubliner Augenärzten Universitätsbehörden und in meinem Namen danke ich dir sehr für die 22 Jahre dauernde Freundschaft und Mitarbeit. Mit dieser Feier möchten wir unsere tiefe Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Szanowni Państwo, przypadł mi zaszczyt przygotowania i publicznego wygłoszenia laudacji na cześć pana profesora Anselma Junemanna z okazji dzisiejszego święta i wyróżnienia pana profesora tytułem doktora honoris causa naszej Alma Mater. Uniwersytet Medyczny w Lublinie nie dysponuje wyższą godnością, którą można nadać naukowcowi, lekarzowi, profesorowi. Osiągnięcia naukowe, wzorowa postawa moralna, zasługi, wybitny wkład w rozwój światowej okulistyki oraz szeroka działalność organizacyjna, zarówno w Europie, w Polsce, ale też w Lublinie, co należy podkreślić, są to względy, którymi kieruje się nasza uczelnia, wyróżniając tytułem doktora honoris causa pana profesora Anselma Junemanna. Nadając tę wielką godność, uniwersytet składa hołd najwyższym wartościom, którym sam służy. Profesor Anselm Gerhard Maria Junemann jest absolwentem studiów medycznych na Uniwersytecie Wilhelma w Münster. Dyplom lekarza otrzymał w 1986 roku. Już w czasie studiów pracował jako asystent w wielu zakładach teoretycznych tamtejszego uniwersytetu. Później rozpoczął praktykę jako rezydent w klinice okulistyki w Erlangen, gdzie pracował właśnie najpierw w poliklinice tejże kliniki, potem w klinice, przechodząc szczeble kariery, zdobywając tytuły naukowe. Tam też zdobył tytuł profesora i prowadził wiele bardzo ważnych dla tego ośrodka i pracowni, i zakładów, takich jak na przykład oddział dziecięcy, był dyrektorem szkoły optometrii przy Uniwersytecie w Erlangen-Norymberdze, jak również
Przede wszystkim był kierownikiem bloku operacyjnego wielu oddziałów, również zastępcą ordynatora i kierownika kliniki do spraw prowadzenia badań naukowych. Pan profesor w latach 2014-2018 przeniósł się do Rostocku i tam pełnił funkcję dyrektora kliniki okulistyki. I również w Rostocku, jak i w Erlangen bardzo blisko współpracował z naszym ośrodkiem, gdzie zarówno ja osobiście, jak i wielu naszych kolegów mogło tam właśnie kształcić się, robić doktoraty, habilitacje. Nie sposób nie podkreślić i wspomnieć niezwykle istotnego faktu, a mianowicie nasz nauczyciel, pan profesor Zbigniew Zagórski, był inicjatorem tej długoletniej współpracy i to on nawiązał kontakt z ośrodkiem w Erlangen i rozpoczął długoletnią współpracę z panem profesorem Gottfriedem Naumannem, nieodżałowanym nauczycielem polskich również okulistów, również wielkim przyjacielem polskiej okulistyki. I właśnie ta współpraca niejako jest kontynuowana w tej chwili w osobie pana profesora Junemana, który od wielu lat, ponad dwie dekady pracuje z nami bardzo blisko, prowadząc badania naukowe, operując pacjentów, bardzo trudne przypadki. To też należy podkreślić, że my powierzamy mu takie przypadki. Jest to symbol naszego zaufania i właśnie tej więzi, która od lat się nawiązała. Pan profesor Junemann jest bardzo cenionym klinicystą i naukowcem na całym świecie. Pracował w wielu ośrodkach, również pełniąc funkcję visiting profesora, na przykład w Trinity College w Dublinie. Wiele lat również pracował w Lugano, w Szwajcarii, w Europejskiej Szkole Zaawansowanych Studiów w dziedzinie okulistyki. No, my również w tej chwili w Lublinie mamy bardzo silne więzi z tą placówką, ale oczywiście chciałbym podkreślić jego związki. Ponad dwie dekady z naszym ośrodkiem, gdzie był przez wiele lat profesorem wizytującym, bardzo cenionym przez studentów, przez młodych lekarzy, również przez pacjentów, ponieważ szczególnie podejmował się trudnych operacji u dzieci, a jest to dziedzina niezwykle trudna, wymagająca najwyższej wiedzy i doświadczenia. Pan profesor jest członkiem wielu towarzystw naukowych. Ja tylko wymienię kilka, na przykład oczywiście podstawowa działalność to są Niemcy i działalność w ramach Niemieckiego Towarzystwa Okulistycznego, Związku Zawodowego Lekarzy Niemieckich, ale również Towarzystwa Europejskie Chirurgii Zaćmy, Chirurgii Refrakcyjnej oraz Chirurgii Siatkówki. Drogi Anselmie, wpisałeś się w wyjątkowo istotny dla rozwoju naszej uczelni i kliniki wymiar, jakim jest współpraca międzynarodowa oraz edukacja studentów oraz młodych okulistów. Twoją obecność w Lublinie poprzedziła współpraca już wspomniana pana profesora Zbigniewa Zagórskiego, twórcy Lubelskiej Szkoły Okulistyki, z twoim wieloletnim nauczycielem i szefem, panem profesorem Gottfriedem Naumannem, który również umożliwił rozwój akademicki wielu lubelskim lekarzom. Dla wszystkich, którzy śledzą dynamikę światowej okulistyki, jest jasne, że twój wkład w rozwój tej dziedziny jest powszechnie uznawany i doceniany we wszystkich wymiarach, które są cechą wybitnych osobowości nauki. Oryginalne osiągnięcia naukowe, ich szeroki przekaz na forum międzynarodowym, kształcenie nowej kadry specjalistów stały się twoją rozpoznawalną na świecie marką.
Jesteś tytanem pracy z wyjątkową odpowiedzialnością traktującym stawiane sobie cele. Na swoją pozycję naukową zapracowałeś wyjątkowymi ambicją, talentem, zdolnościami oraz charakterem. Nacechowane humanizmem podejście do pacjenta, co jest dla nas ważne i my to obserwowaliśmy wielokrotnie, opowiadałem jego magnificencji o badaniach u najmniejszych pacjentów, najmłodszych właśnie pacjentów naszej kliniki. Zawsze ten pierwiastek humanizmu, podejścia do pacjenta na najwyższym poziomie cechuje pana profesora Junemana. Jesteś wzorowym lekarzem, człowiekiem pełnym pasji życia, potrafiącym czerpiać radość z artystycznych doznań muzycznych. Myślę, że namówimy pana profesora na krótki koncert. Chyba najbardziej znanym pianistą wśród okulistów i okulistą wśród pilotów samolotu. Pan profesor sam pilotuje samolot. Przez 20 lat implementowałeś w naszej klinice nowe techniki operacyjne i innowacje technologiczne w chirurgii okulistycznej, które bezdyskusyjnie składają się na standard światowej okulistyki. Dla mnie osobiście był to jest wielki zaszczyt zarówno uczyć się od ciebie, jak i prowadzić badania, również wytyczać nowe kierunki zarówno w okulistyce, ale też poznawać ludzi, innych naukowców, innych przedstawicieli środowisk okulistycznych z całego świata. Tytuł doktora honoris causa jest symbolem twojego wkładu w rozwój naszego uniwersytetu i wyrazem szacunku dla twojej osoby. Szanowni Państwo, pan profesor Junemann to osobowość otwarta na wyzwania współczesnego świata, erudyta, człowiek o wielkiej kulturze osobistej, który niezależnie od sytuacji zawsze potrafi pozostać sobą, czego też uczy swoich uczniów i współpracowników na całym świecie. Profesorze, podążać za tobą na zawodowej drodze i uczyć się od ciebie było i jest przyjemnością oraz zaszczytem, które przypadły mi w udziale. Jestem szczęśliwy, że Uniwersytet Medyczny w Lublinie może docenić dziś twój wyjątkowy wkład w rozwój lubelskiej nauki i okulistyki. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu profesorowi Robertowi Rejdakowi za wygłoszenie laudacji i uprzejmie proszę pana profesora Andrzeja Stepulaka, prorektora do spraw nauki, o odczytanie uchwały. Bardzo proszę. Jego magnificencjo rektorze, szanowni państwo. Chciałbym odczytać uchwałę nr 83/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie nadania profesorowi Anselmowi Junemann tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Na podstawie artykułu 28 ustępu 1 punktu 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z późniejszymi zmianami oraz paragrafu 23 punktu 11 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 roku Senat uchwala, co następuje. W uznaniu całokształtu dokonań naukowych, organizacyjnych oraz dydaktycznych nadaje się tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie panu profesorowi Anselmowi Junemann, kierownikowi Kliniki Okulistyki Uniwersytetu w Rostocku. Podpisał przewodniczący Senatu, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, pan profesor doktor habilitowany Wojciech Załuska. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie rektorze. Bardzo proszę wszystkich o powstanie. Quod felix faustum fortuna natumque sit.
sumis auspicis serenissime rei publicae polonorum nos ad Albertus Thomas Zauska, scientiarum medicarum doctor habilitatus professor ordinarius universitatis medice lublinensis, hoc tempore rector magnificus. Halina Lach, scientiarum medicarum doctor habilitatus professor ordinarius facultatis medice hoc tempore decanus. Robertus Adamus Reidak, scientiarum medicarum doctor habilitatus professor ordinarius prorector universitatis medice promotor rite constitutus. In virum clarissimum ac doctissimum Anselmum Gerardum Mariam Juneman, professorem clinice ophthalmologice Universitatis Rostochiensis atque clinice ophthalmologice Universitatis in Erlangen Norimberga, moderatorem hominem nota auctoriate regione chirurgie glaucomatis multarum societatum nationalium et internationalium sodalem, societatis ophthalmologicae germanicae. Professorem visitantem et hospitem honorarium in multis centris academicis totius mundi pertissimum commentatorium periodicorum multorum ophthalmologiae, amicum fidelem et ac probatum clinice ophthalmologice Universitatis Lublinensis, scientiarum medicarum doctoris honoris causa. Nomen atque dignitatem jura et privilegia contulimus in eiusque rei fidem hoc diploma Universitatis Medice Lublinensis sigillo munitum sanciendum curavimus. Datum Lublini di triginta menis iuni, anno bis mellissimo vicesimo primo. Thank you.
Bardzo dziękuję. Proszę Państwa o zajęcie miejsc. Bitte nehmen Sie bitte Platz, Herr Professor. Pana profesora Roberta Rejdaka proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, zapraszam teraz pana Tomasza Nowosada, zastępcę dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, który wręczy gratulacje naszemu doktorowi honoris causa. Z przyjemnością chciałbym Państwa poinformować, że listy gratulacyjne dla naszego doktora honoris causa nadesłali ksiądz profesor doktor habilitowany Mirosław Kalinowski, rektor Katolickiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jego magnificencja pan profesor Krzysztof Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz pan prezydent miasta Lublin, Krzysztof Żuk. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu rektorowi i zapraszam serdecznie doktora honoris causa, pana profesora Anselma Junemana do wygłoszenia wykładu pod tytułem Visual Phenomena and Optical Illusions. Bardzo proszę. Bitte sehr. Wir warten für Ihren Vortrag, Herr Professor. Dear colleagues, dear friends, magnificence, I'm very, very honored to be here and to got the doctoris honoris causa. And I will give a talk about visual phenomena and optical illusions. And first of all, I can say that to be an ophthalmologist is a privilege. It's the best choice for a student to get in this subspecialty. It's a so-called minor subspecialty, but it's very innovative. And a lot of innovations we use today were first introduced into ophthalmologists by Albrecht von Graefe, Hermann von Helmholtz, Eduard Ziem, Karl Koller, Rolf Meyer-Schwickerath, light surgery, local anesthesia, transplantation, endoscopy. So the ophthalmoscopy was the first endoscopy of the human body in 1851. And I guess the most important point is, as Albert Einstein said, not to stop questioning. And it's a, I'm sorry. It's a privilege to be here. And you all know Tadeusz Krawicz and Professor Zagorski invented the name of Krawicz for the department, and he invented also the gold medal. My ophthalmological teacher, Professor Naumann, got this medal, and they were also pioneers and inventors, Professor Krawicz for cryosurgery, and Professor Naumann especially for the pseudo-exfoliation syndrome, beside many other inventions. In this morning, we heard a lot about the brain and about the vision of the function of the visual cycle. And you know that our retina has a lot of currents. It's like a very, very complex computer, and we can measure all these currents. And we know that about 60% of the brain is involved in visual function.
In the following, I would like to show you that the seeing is very complex and it is very fascinating. It's not only just the visual acuity to have the license to drive a car. It's much more than that. And you will believe me that this lady has different colors of the iris, as you see here. But if we fade the background color, you see it's the same. So this is due to the simultaneous color contrast. We get to imagine that the color of the iris is different. Another short example is the so-called binocular competition, the physiological diplopia. If you take your hands in front, just 2, 3, 4 centimeters like that, and then you look far away, not to your fingers, and you move the fingers a little bit like that, you see this sausage between your fingers like that, you see? This is the so-called binocular competition. So, optical illusions neither trick the eye nor fool the brain, but they are fascinating. They teach us a lot about the visual perception and also the limitations. And in the following, I would like to face you with the beauty, and I would like to do some interactive experiments and try for the short time we have to explain some illusions. First, all the illusions concerning motion and time. So, movements are not coded by color. What does it mean? If you look at that, you mean that the both rectangulars have different movements, but this is not the true. The true is that they move the same, but due to the different coding of the color and the background stripes, we cannot see this same movement like that. Another example are the so-called vanishing points. So it's a motion-induced blindness. And if you see, I have to change to the internet. So if you look to the red point in the center, very, very strong, then you will see that the yellowish points are vanishing because it's a constant stimulus you get and that is a cause that you can't see these points. Another example is if you have different pictures and you put them one behind the other, you get the so-called stereokinetic effect. So there is no stereopsis itself, but it's just due to the different pictures following each other, you can see this three-dimensional picture. And beside the color contrast, we have also a so-called motion after effect. You know that. If you sit on a chair and you can move and you turn around, you get a different movement of the eye. Another example is the motion integration across a space. That means a motion binding. So this is the movements of the stripes. But if you cover the ends of the stripes, you think this is a quadrant that rotates around, but this is not true. It's like that. So the brain interact with the vision and fill in different parts of the picture. Coming to luminance and contrast, if you look at this picture, you see dark spots in the center moving around. This is by the inhibitory surround of the crosses over here. And if you look at that illusion, for example, you see that these dark spots are spring around, even you look at. Another example for illusion is the so-called simultaneous contrast. This is a brightness difference without luminance difference. So you totally agree with me that this quadrant is brighter than that one. This is not true. It's due to the surrounding. If you take it away, you have the same brightness
even due to the simultaneous contrast, you get a different illusion. Another example is the Wertheimer-Kafka-Benussi ring. You see the same gray, the same color of the ring, because the filling in wins about the simultaneous contrast I explained before. But if you put in a bar, you can see that the color or the grayish appearance of the upper half is much darker than the lower one. So these are different simultaneous contrast of the visual function. You all know this painting of Claude Monet. And if you look straight to the man standing in the boat, very strong fixation, what you will see? You will see that the sun is vanishing. So it went away. This is due to a so-called filling in phenomenon. That means the brain is able to fill in some defects if you have the same surrounding. We know that from the age-related macular degeneration. So if we have scotoma, that means defects in the visual field, and we measure these defects, the defects are much smaller if the patient makes the surrounding of these defects. That's why we don't see the blind spot. The blind spot is due to the optic nerve head. There are no photoreceptors. So you think, okay, I must see two black spots in my visual field. We don't do that because we can fill in and we have both eyes, especially that cover this blind spot. But you can see your blind spot if you take your hands, you put them together like I do just now with two indicators, and you look. I close my right eye because I can only close my right eye, not my left eye, and I look to the left indicator like that, and you wait a little bit. Then the tip of the other indicator is missing. This is the blind spot. You can imagine and visualize your own blind spot. Another very interesting and, let me say, almost political illusion is the so-called Arcturus II. That means it's a painting by Victor Vasarely, and it's a pyramid illusion. And you all know the TV tower of East Berlin, and Honecker, he was very, very afraid, and even Ulbricht, because due to this pyramid illusion, you see a cross. And it was called the Vengeance of the Pope in East Germany, in Berlin. I skipped that due to the time. Coming to the color, this is a reduced photoreceptor sensitivity, a so-called phi phenomena, when one object follows the other. If you look just normal, you see these flickering of the lilac spots. But if you fixate the cross very exactly, with time you will see that the red spots vanish and you only see one single green spot running around. So this is due to one, first, the color contrast and the so-called phi phenomena. This you all know, that they are the after images due to the contrast sensitivity. If you look straight to the black spot and you wait a little bit, you get the bleaching of the photoreceptors, and then you see the red. I go back again because I couldn't see it. And you wait a little bit, and you see the red heart after that. Very fascinating, and you have to know that, are illusions concerning the geometry. This is a very, very old illusion by Hering. You agree with me that the red bars are bold, but if you take off the background lines, it's straight. It's just due to the arrangement of the black lines that you have the illusion that the red one are bold. Another example is a 3D effect, also a geometric illusion, chessboard blister. You have the illusion that in the center you see like a bowl, but if you take off the stars, it's plain, it's not three-dimensional.
like that. Also, the Kaffeehaus illusion, it's a very, very complex central mechanism. We don't know exactly how it functions, but if you move the stripes, they are not really in parallel, but they move and they are a little bit crossed, like that. And coming almost to the end, this is, I guess, a very, very important illusion because I will explain it to you a little bit later, Ebbinghaus illusion. It's due to the geometric arrangement. You think, or you agree with me, that this red button is greater than the other one, but they have the same size. But it's the relation to the surrounding circles, the other way around. Now you think this is larger than the other one. And this is the same like the Delboeuf illusion, notio certaine optical illusion. The right one is much more larger than the left one. The other way around, that's not true. They are of the same size. And this is important because if you have different sizes of the plate, you might feel hungry or not. If you take the right one, you are satisfied. If you are in a gourmet restaurant like that, you have a very small piece on your plate and you keep hungry, you know, you stay. And it's important, many Americans don't know why they have some problems with the body weight. You see here a paper from Itazum, and you see the plate size in America from 1900 to 2010. And you see the increasing plate size. So they think they eat much less, and they put much more on the plate, and that's why they get some problems with the body weight. So the dietary recommendation from this is use small plates. So you learn a lot from ophthalmology, even for the eating behavior. And one of the last, where is the middle? You totally agree with me, this is the middle of the line. Now we add some more lines, and you agree again with me, over here is the middle. That's not true. This is the middle of the long line. No, that cannot be. This is much shorter than that one, isn't it? It's true. So why is that? Because you interact with the divergent and convergent lines, and that's why you change the middle of the line. And the really last one are the hollow faces. So the likeliest probably possibility is that what you recognize and that what you think, this must be true. And face is a very dominant perception. If you turn this head, it's like a face. It turns around and you don't see the back because this is not possible. You can't see a head from behind, you know. It's like for Charlie Chaplin, the same. You have a mask and you think now you see the back of the mask. But this is not true. The slowly rotating head makes sure that you will see the face and not the inside, because it's not possible. So the brain is a little bit fool, you know, that's the point. And the last one, we don't see what we don't know. So this is an arrangement of some irregular dots. It might be some eyelids, for example. Or it might be a horse with a rider. If you have someone who have never seen a horse, who have never seen a rider, he cannot see this. We know how a horse looks like, and we know that on the horse might be a man or a woman, and that's why we can detect this horse and the rider. So, coming to the end,
Again, I guess it's really important not to stop questioning, not to be satisfied with the knowledge we have, but to go forward and also to distribute this knowledge, to educate and to share experiences and to share the knowledge with everybody. And in the end, I would like to thank my friend Michael Bach, because he performed all these illusions, the movements I presented to you, and you can also follow these illusions on the website of Michael Bach. And I would like to thank my friend Robert Radak for his friendship, for the long-standing cooperation, and for his effort and for his strength. That's why I'm staying here and I can tell you something about illusions. And in the end, I have very, very good information for you. With age, you will see more. Thank you very much. Thank you, Sean. Aber wir geben uns wichtige Beispiele, dass Ihre Disziplin ist sehr kompliziert, ich glaube. Ein bisschen. Und diese Direktion zum Simulation auch, ja, dass wir haben Möglichkeiten für Zusammenarbeit mit unserem Simulationszentrum. Ja. Vielen Dank, Herr Professor. Dankeschön. Szanowni Państwo, przed nami występ muzyczny. Mam zaszczyt zaprosić nasz wspaniały chór akademicki, naszej Alma Mater, pod dyrekcją pani profesor Moniki Mielko-Remiszewskiej. Pani profesor, zaraz też będzie, chyba tak? Zapraszamy. Gdzie jest moja maska? Train, I'm a train.
Państwo, bardzo dziękuję pani profesor i naszym wspaniałym koleżankom i kolegom z chóru akademickiego. Myślę, że wasze marzenia i moje też o waszej trasie koncertowej w Stanach Zjednoczonych niedługo się spełnią. Na razie Ameryka przyjedzie w sobotę do nas, prawda? Ale no, marzę o tym, żeby was zobaczyć na przykład w katedrze Świętego Patryka w Nowym Jorku. No, i, no ale dla marzycieli jest wszystko otwarte. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i gratuluję. A teraz poproszę o to, o czym mówił pan rektor Rejdak, że nasz wspaniały doktor honoris causa jest utalentowanym również pianistą. So, Herr Professor, wir bitten Sie zum Piano für einige Minuten mit unseren Kolleginnen, będzie studentka? Będzie nasza studentka? No właśnie, chciałam jeszcze zaprosić panią Oliwię. Oliwię Kuśnierz z Wydziału Nauk o Zdrowiu. Koleżanko, zapraszam serdecznie i bardzo proszę, macie głos. The girls from me, Ipanema goes walking, and when she passes, each when she passes goes out, out, out. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, but when she passes, each when she passes goes out, out, out. But I watch her so sadly. How can he tell her he loves her? Yes, I would give my heart gently, but each day when she walks to the sea, she looks straight away, but not he. Tall and tall and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes and when she doesn't, I bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Viele, viele Dank, Herr Professor, Sie sind sehr talentiv, wirklich. Bardzo dziękuję, koleżanko. To jest przykład, no, Oliwia jest jedną z naszych gwiazd estrady naszej uczelni, bo takowe też mamy, no co widać, szanowni państwo. I się cieszymy z tego bardzo. Szanowni państwo, dziękując tym
coś jeszcze. Coś jeszcze będzie. I wish I could. I could have said goodbye. I would have said what I wanted to. Maybe even cried for you. If I knew it would be the last time, I would have broke my heart in two. Trying to save the part of you. Don't wanna feel another touch. Don't wanna start another fire. Don't wanna know another kiss. No other name falling off my lips. Don't wanna give my heart away to another stranger. Oh, let another day begin. Won't even let the sunlight in. No, I'll never love again. I'll never love again. When we first met, I never thought that I would fall. I never thought that I found myself lying in your arms. And I wanna pretend that it's not true. Oh, baby, that you're gone. 'Cause my world keeps turning and turning. Turning and I'm not moving on. Don't wanna feel another touch. Don't wanna start another fire. Don't wanna know another kiss. No other name falling off my lips. Don't wanna give my heart away to another stranger. Begin, won't even let the sunlight in. No, I never love another one and know this feeling unless it's you and me. I don't wanna waste the moment. Somebody else, the better part of me. I'll cry to wait for you. Ooh. Don't wanna feel another touch. Don't wanna start another fire. Don't wanna know another kiss. No other name. Off my lips. Don't wanna give my heart away. Oh, let another day begin. Won't even let the sunlight in. No, I'll never love again. Za piękne. Das war für Sie, Herr Professor. Szanowni Państwo, mam ogromny zaszczyt poinformować, że nasza uroczystość dobiega końca.
Chciałbym bardzo gorąco wszystkim szanownych Państwu podziękować za przybycie na naszą uroczystość. Byliście bardzo ważni dla nas, uświetniliście swoją obecnością naszą uroczystość i jeszcze raz serdecznie podziękować i pogratulować panu profesorowi Anselmowi Junemanowi. Aus ganzem Herzen, ich werde sehr gerne bedanken Sie, Herr Professor, für alles, was Sie war zu tun für unsere Patienten, unsere Studenten und unsere medizinischen Schule und medizinische Universität. Dankeschön. Danke. Bardzo dziękuję i kończę uroczyście nasze dzisiejsze spotkanie, życząc wszystkim Państwu dużo zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyślności. Dziękuję.